Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj 30. część z serii Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich. Dzisiaj zajmiemy się zagadnieniem, które można zatytułować Bezpieczny raz na zawsze. Dzięki temu, że jestem narodzony na nowo. Czyli narodzenie na nowo jest tutaj elementem gwarantującym to, że jest się raz na zawsze zbawionym, nieutracalnie zbawionym, bo zbawienia nie da się utracić, gdyż narodzenie na nowo jest nieodwracalnym faktem. Jeśli ktoś jest narodzony na nowo, nigdy nie straci zbawienia. Wyrażenie narodzić się na nowo jest dosyć popularne w ostatnim czasie i dlatego jest ważne, żeby zdefiniować ten termin według Słowa Bożego, co tak naprawdę oznacza narodzenie na nowo. Jest to nakaz pochodzący z ust samego Pana Jezusa, który powiedział, przed chwilą czytaliśmy, nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Ewangelia Jana, 3 rozdział, 7 werset. Nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. No i tu powstaje pytanie, dlaczego mamy się nie dziwić? To jest pierwsza rzecz, która się narzuca poza szokiem, dlaczego mamy się na nowo narodzić. Dlaczego mamy się nie dziwić? Naszym celem dzisiejszego odcinka jest wyjaśnienie, co Pismo Święte mówi o tym niesamowicie istotnym duchowym narodzeniu. Biblia to Słowo Boga, można by powiedzieć list miłosny od Boga do nas. I Bóg napisał ten list miłosny do mnie, do ciebie, aby tobie powiedzieć, jak możesz stać się chrześcijaninem. Jeśli z kolei należysz do tych szczęśliwców, którzy już przyjęli Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela, uwierzyli Bogu i to zostało im policzone jako usprawiedliwienie, to mam nadzieję, że dzięki temu dzisiejszemu odcinkowi lepiej zrozumiesz swoje odrodzenie duchowe i jego konsekwencje, jego następstwa. A co za tym idzie, również będzie to podstawa do tego, żeby lepiej rozumieć, czym jest duchowy wzrost, bo to jest następstwo narodzenia na nowo. Zatem ważne, żebyśmy koncentrowali się tylko na tym, co mówi Słowo Boże. Może najpierw kilka świadectw osób, które żyły w kręgach chrześcijańskich i zaobserwowały pewne rzeczy. Może najpierw przykład kobiety o imieniu Kornelia, która dorastała uszczęszczając do szkoły wyznaniowej przy kościele denominacyjnym, a mimo to nawet już jako młoda kobieta nie wiedziała, jak zostać chrześcijanką. W pewnym momencie zaczęła poważnie szukać prawdy, a zabrała się do tego przez studiowanie książek teologicznych. Po kilku latach bezowocnych poszukiwań została zaproszona do uczestnictwa w cotygodniowym studium Biblii i to dzięki studiowaniu tej księgi, czyli Słowa Bożego, Biblii, prawdziwego Słowa Bożego. Pani Kornelia nie tylko dowiedziała się, jak zostać chrześcijanką, ale też przyjęła Pana Jezusa Chrystusa jako Zbawiciela. Uwierzyła Bogu i zostało jej to poczytane ku usprawiedliwieniu. I narodziła się na nowo. I tutaj można by tą jej historię skomentować fragmentem ze Słowa Bożego z Mateusza 11, rozdział 28, werset. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy
i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. To są słowa Pana Jezusa Chrystusa. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Jak widać, jest to bardzo trudny los takich osób, które trafiają w niby chrześcijańskie kręgi, gdzie nie uczy się ze Słowa Bożego, prawdy Słowa Bożego. Po drugiej stronie są doświadczenia osób, tutaj weźmiemy przykład jednego mężczyzny, który dorastał z dala od kościoła i religii. Chciał być zupełnie samowystarczalny, autonomiczny, można by powiedzieć, i odrzucał Boga. Taka postawa doprowadziła do tego, że prowadził on smutne życie biednego pijaka. No i załóżmy, jeśli bierzemy pod uwagę ten konkretny przypadek, to w wieku 27 lat ten człowiek zdał sobie sprawę, że jest zgubionym grzesznikiem i że czeka go sąd Boży, a sędzią będzie święty Bóg. Wszystko, co mógł zrobić, to zwrócić się do Boga o litość i zaufać, że On przyjmie takiego potrzebującego zbawienia grzesznika jak ten mężczyzna. Przyjął Pana Jezusa jako swojego Zbawiciela i narodził się duchowo w Bożej rodzinie. I tutaj ilustracją tego przypadku może być pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 12 werset. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę, mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie, w niewierze. A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Ten autor tych słów to jest apostoł Paweł. To oczywiste, że życiorysów jest znacznie więcej niż tylko te dwa skrajne i możemy się utożsamiać z którymś z tych dwóch albo z żadnym z nich. I tutaj może urodziłeś się w chrześcijańskiej rodzinie i twoi rodzice albo nauczyciel szkółki niedzielnej poprowadzili cię w modlitwie, w której, w cudzysłowie, zaprosiłeś Jezusa do swojego serca, kiedy jeszcze byłeś małym dzieckiem, ale nic nigdy z tego nie wynikło. Albo jednak coś wynikło, dorastałeś, uczęszczając do szkółki niedzielnej, kościoła, zgromadzenia, biorąc udział w spotkaniach młodzieżowych, może nawet ci się to podobało. Tylko potem, kiedy poszłaś na studia albo do pracy, albo wzięłaś ślub, albo jakoś inaczej potoczyły się twoje losy i przestało ci zależeć, jedyne co zostało w twoim sercu to zbieranina, kubka zimnego popiołu. Chociaż może gdzieś w głębi zostało jeszcze serce, które desperacko pragnie Boga. Albo może inny życiorys. Kiedyś dałeś się namówić na podjęcie decyzji zaufania Jezusowi. I było to na jakimś spotkaniu, albo na jakiejś ewangelizacji, jakiś kaznodzieja, albo jakiś rozmówca na ulicy cię zaczepił. I to mogło być też nabożeństwo tak zwane przebudzeniowe, takie nazwy to nosi, albo spotkanie ewangelizacyjne, albo coś innego i to nie przyniosło żadnych rzeczywistych rezultatów. Albo może jest też inny możliwy życiorys,
że do zastanowienia się nad chrześcijaństwem zniechęciło cię życie i zachowanie niektórych chrześcijan. To zdarza się dość często, za często. Albo, co jest jeszcze częstszym przypadkiem, przez lata wzorowo uczęszczałaś do zgromadzenia, na zgromadzenia, sądząc, że to właśnie znaczy być chrześcijaninem. Takich życiorysów może być wiele. Z drugiej strony mogłaś albo mogłeś zupełnie szczerze w swoim sercu czuć się niegodnym tego, niegodną tego, aby Bóg cię przyjął, i to mogło być dla ciebie przeszkodą, by stać się chrześcijanką, by stać się chrześcijaninem. To jest dosyć wiele takich możliwości. Jedna z tego wszystkiego rzecz jest ważna. Niezależnie od twojej przeszłości i stanu na dzień dzisiejszy, jest jedna rzecz, która się tak naprawdę liczy. Jeśli wiesz, że nie narodziłeś się jeszcze na nowo i że jesteś grzesznikiem potrzebującym Zbawiciela, to Bóg mówi do ciebie w swoim słowie: szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć. Wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły. I niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. To są słowa z Księgi Izajasza, rozdział 55, werset 6. Szukajcie Pana, dopóki można go znaleźć, wzywajcie go, dopóki jest blisko. Niech bezbożny porzuci swoją drogę, a przestępca swoje zamysły, i niech się nawróci do Pana, aby się nad nim zlitował, do naszego Boga, gdyż jest hojny w odpuszczaniu. Bo myśli moje to nie myśli wasze, a drogi wasze to nie drogi moje, mówi Pan. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż drogi wasze i myśli moje niż myśli wasze. Jeśli naprawdę chcesz się narodzić na nowo, to te myśli, te wersety, które dzisiaj będziemy analizować, są na pewno dla ciebie. Oczywiście możliwe jest też, że nie jesteś jeszcze gotowa, aby przyjąć Pana Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. To te fakty, które ze Słowa Bożego przytoczymy dzisiaj, przeanalizujemy dzisiaj, może cię przygotować do tego, by zaufać temu, który jest prawdą, Zbawicielowi, który mówi, że ja jestem droga i prawda i życie, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie, oraz mówi też: i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedział mu Jezus: ja jestem droga i prawda i żywot, nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. I poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Doświadczenie wielu ludzi, którzy sięgają po raz pierwszy po Biblię i tak kartkując czasami postanawiają zacząć czytać od pierwszej Mojżeszowej, od pierwszego rozdziału, od pierwszego wersetu, może być szokujące dla nich, bo może robią to z czystej ciekawości, czy szczerej chęci zostania chrześcijaninem, czy też z innego powodu. I to się zdarza, że takie osoby o niskiej motywacji albo braku motywacji, tylko takiej opartej na ciekawości, przebrną przez pierwszych parę stron, może nawet rozdziałów, i na tym często takie czytanie Biblii może się zakończyć. Może nic nie zrozumiał taki człowiek. Może dochodził do wniosku, że i tak nijak się to ma do tej osoby sytuacji. To jest, no niestety, jest problem, bo te osoby, które w ten sposób oceniły sytuację,
popełniły błędnie i ocenią to same, gdy poznają prawdę. Jeśli otworzymy pierwszy rozdział Biblii i popatrzymy na pierwszy rozdział, 26 werset, i tam mamy słowa: Potem rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Ten fragment pisma zawiera prawdę, która dotyczy ciebie osobiście. Jest kluczem do zrozumienia, co to znaczy narodzić się na nowo. I tutaj bardzo ważne jest, żebyś zwrócił uwagę na to, że masz do zrozumienia dwie kwestie. Po pierwsze, jest taka rzecz, że analizując Biblię po raz pierwszy, chcąc zrozumieć, czym jest nowe narodzenie, nie będziemy wchodzić w drobiazgi, detale. Tym się zajmiesz później, czytając Słowo Boże. Tu chciałbym zwrócić uwagę tylko na najistotniejsze, podstawowe informacje, tak żeby wykazać, że zbawienie jest nieutracalne właśnie na podstawie tego, że jesteśmy jako zbawieni, narodzeni na nowo, a niezbawieni nie są narodzeni na nowo, więc po prostu jeszcze nie są zbawieni. Drugi powód tego mojego tutaj podejścia jest taki, że mogłeś już być ofiarą błędu, jaki popełnia wielu ewangelizatorów lub ewangelistów, którzy w dobrej wierze ciskają gromy w słuchaczy przez godzinę, potem wtrącają na koniec parę słów Ewangelii, a potem naciskają na zdezorientowanego i niedoinformowanego grzesznika, aby wyszedł do przodu, aby podjąć raz na zawsze decyzję, aby przyjąć zbawienie. Zanim ten grzesznik w ogóle zda sobie sprawę z tego, że jest zgubiony. I jeśli tak się stało w Twoim przypadku, no to dobrze by było, żeby ten materiał spróbował naprawić ten błąd. I jeśli udałoby nam się wyjaśnić Ci prawdy dotyczące zbawienia czarno na białym, nic nie ukrywając, to będzie dobrze. Bo każdy ma prawo poznać prawdę dogłębnie, zanim podejmie jakąkolwiek decyzję. Decyzję należy podejmować świadomie, wiedząc, o co chodzi. Mając to zawsze w pamięci, teraz chciałbym, żebyśmy przeszli dalej do analizy naszego wersetu. Co to znaczy stworzony na obraz Boga? Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo i jak jest napisane w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, 45 werset, pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą. Bóg jest miłością, a miłość potrzebuje czegoś, co mogłaby obdarowywać swoją miłością. I dlatego człowiek został stworzony na podobieństwo Boże, aby Bóg mógł dać mu swoją miłość i aby w zamian ją też otrzymać. Podobieństwo Adama do swojego stwórcy, do jego stwórcy, do Pana Jezusa, bo to Pan Jezus jest stwórcą, nie podlegało żadnym negocjacjom i też to nie jest oparte na cechach fizycznych, ale na tym, że człowiek został obdarowany czymś, co byśmy nazwali osobowością. Osobowość. To jest bardzo ważne, że człowiek jest podmiotem. Może decydować, ma swoje autonomiczne pragnienia, autonomiczne decyzje. Ma osobowość. Bóg jest osobą i człowiek jest osobą. Człowiek został obdarzony intelektem, emocjami, wolną wolą, aby Bóg mógł dzielić z nim swoje życie, miłość i cel. W sumie Bóg chciał się cieszyć społecznością z ludźmi. Widzimy to w przypowieściach Salomona, 8 rozdział. Pan Jezus na samą myśl rozważania na temat przyszłego
przebywania z ludźmi bardzo się cieszył, bo tam jest napisane, że radowała się synami ludzkimi, a to było w przeszłości, wiecznej przeszłości. Pan Jezus, Bóg, jest źródłem wszelkiego życia. Jest nieskończony, duchowy i nie jest stworzony. Pierwszy człowiek z kolei był skończony, w ciele cielesny i stworzony. Bóg żyje na płaszczyźnie, można by powiedzieć, chociaż to nie jest dobre słowo, niebiańskiej. Adam z kolei na ziemskiej. Tak więc różnimy się, różnią się oni wszystkim, jeśli chodzi o zasady ich bytu, ale cechy ich osobowości są podobne. Można to porównać, że mamy rękę. Jak wygląda ręka? I na jej podobieństwo tworzymy rękawiczkę. Czy to jest podobne do ręki? Chyba nie. A jednak rękawiczka jest uczyniona na podobieństwo ręki. Inaczej by nie pasowała, jeśli by nie była zrobiona na podobieństwo ręki. Człowiek jest uczyniony na podobieństwo Boga. Choć fizykalnie, jeśli możemy użyć takiego sformułowania, są do siebie całkowicie niepodobni. Tak więc, skoro ten werset dotyczy ciebie osobiście, że zostałeś uczyniony na podobieństwo Boże, powinieneś go głęboko zapamiętać. Bóg stworzył Adama, aby był źródłem, prototypem, głową i reprezentantem całej rasy ludzkiej. Czyli cała ludzkość, całe pokolenie ludzkie, całe pokolenia ludzkie miały być odwzorowywane od Adama. Wszyscy ludzie pochodzą od Adama i Ewy. W ten sposób osobowość i ludzkie cechy Adama zostały przekazane nam wszystkim, każdemu z nas, bo wszyscy dziedziczą po Adamie naturę. Według pierwotnego planu, jaki miał Bóg dla ludzkości, człowiek miał wzrastać w jego Boży, moralny obraz, to jest stawać się coraz bardziej podobny jemu. Tym sposobem rasa wywodząca się od Adama trwałaby w społeczności z Bogiem, a Bóg z nimi. Jednym ze składników, które człowiek otrzymał, jest wolna wola. Podczas gdy Adam miał całkowitą wolność, aby rozwijać się w kierunku, jaki wyznaczył mu Bóg, dla swojego własnego dobra miał nie wykraczać poza granicę dobroczynnej woli Bożej. Bóg jest stworzycielem, Pan Jezus jest stworzycielem, Adam stworzeniem. Dlatego jest poddany pod władzę Boga. Bóg wyznaczył granicę, w której mógł poruszać się Adam, poprzez nadanie jednej, jedynej reguły, a mianowicie, na pewno to gdzieś słyszeliście, a jeśli nie, to teraz usłyszycie: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. To jest pierwsza Mojżeszowa, 2 rozdział, 16 werset. I dał Pan człowiekowi taki rozkaz: z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Po to, żeby Adam mógł być odpowiedzialnym i kochającym towarzyszem Boga, a nie jakimś automatem, robotem czy niewolnikiem, Pan Bóg, Pan Jezus dał mu prawo wyboru. Mógł on wybrać, czy chce się podporządkować Bożej woli, i to jest droga do wiecznego życia,
czy też ją odrzucić. I to wtedy jest droga do wiecznej śmierci. Każde nieposłuszeństwo wobec Boga jest przestępstwem, jest grzechem. Dlatego koniecznym było, aby zapłatą za grzech była śmierć. Tak uczy Rzymian 6 rozdział 23 werset. Żołdem grzechu jest śmierć, tam jest tak napisane. Ponieważ jest Bóg całkowicie święty i całkowicie czysty, rezultatem grzechu musi być wieczne oddzielenie od Bożej osoby. Na pierwszy rzut oka można by pomyśleć, że Bóg był zbyt surowy, albo może nawet, no może nierozsądny wobec Adama, chociaż to takie słowa, które trudno przechodzą mi przez gardło. I śmierć za zaledwie jedno nieposłuszeństwo i w dodatku pierwsze nieposłuszeństwo? Dlaczego Bóg nie powiedział, żeby mi to było ostatni raz? Jedynie wtedy, kiedy człowiek zrozumie istotę relacji pomiędzy Bogiem a człowiekiem i to, jak niszczący, jak destrukcyjny wpływ miał na nią bunt przeciwko Stworzycielowi, przeciwko Panu Jezusowi, jedynie wtedy można zrozumieć, że Bóg nie miał wyboru i musiał ustanowić śmierć jako żołd grzechu, śmierć jako karę za grzech. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz patrzeć na bezprawie, mówi Habakuk, prorok w pierwszym rozdziale od 12 do 13 wersetu. Lecz Ty, Panie, który jesteś od wieków, Boże mój, święty mój, nie daj nam zginąć. Panie, powołałeś ich, aby dokonali sądu, skało. Ustanowiłeś ich, aby wymierzyli karę. Twoje oczy są zbyt czyste, aby mogły patrzeć na zło. Nie możesz spoglądać na bezprawie. Wraz z pojawieniem się szatana na świat przyszła śmierć. I wspaniałe stworzenie niebieskie, stojące najwyżej w Bożej hierarchii aniołów, jakim był szatan, zostało strącone z jego wywyższonego stanowiska z powodu grzechu pychy. Spiskował on, aby zasiąść na tronie Bożym i stać się równym Panu. Za to Bóg musiał skazać jego i tych, którzy za nim poszli, na wieczną śmierć w jeziorze ognistym. I czytamy o tym m.in. Izajasza 14 rozdział i w Objawieniu 20 rozdział. Są tam takie słowa. O, jakże spadłeś z nieba, ty gwiazdo jasna, synu jutrzenki, powalony jesteś na ziemię, pogromco narodów. A przecież to ty mawiałeś w swoim sercu, wstąpię na niebiosa. Swój tron wzniosę ponad gwiazdy Boże. Zrównam się z Najwyższym. A oto strącony jesteś do krainy umarłych. Izajasza 14 rozdział od 12 do 15 wersetu. Oraz Objawienie Jezusa Chrystusa 20 rozdział 10 werset. A diabeł, który ich zwodził, został wrzucony do jeziora ognia i siarki. I kiedy szatan powiedział, ja chcę, tak można powiedzieć, ja chcę, bo to jest parafraza oczywiście, nie wiemy dokładnie jakich słów użył, ale tego typu sens w tym był. Zbuntował się przeciwko woli Bożej. Porażka w zdobyciu tronu Bożego w niebie nie ostudziła jego żądzy, władzy i spróbował przejąć władzę nad światem i rasą ludzką. I to u zarania jej dziejów.
Zdał sobie sprawę z tego, że jeśli uda mu się nakłonić Adama do nieposłuszeństwa Bogu, zagarnie całą rasę ludzką dla siebie i stanie się bożyszczem tego świata. I tutaj proszę, abyś obserwował sytuację Adama, bo tobie przydarzyło się dokładnie to samo, co jemu. Jeśli zrozumiesz historię Adama, zrozumiesz też, dlaczego musisz się narodzić na nowo. Z Bożym ochronnym nakazem i ostrzeżeniem, że żołdem grzechu jest śmierć, takie ostrzeżenie mieli w pamięci Adam i Ewa, słuchali kuszenia. Szatan nakłaniał ich, aby zjedli owoc z drzewa poznania dobra i zła, z drzewa poznania dobrego i złego. A oni mu ulegli. Postanowili postawić wolę szatana ponad wolę Bożą. To był grzech, a jego konsekwencją była śmierć. Śmierć duchowa, oddzielenie od Boga, który jest źródłem życia. Konsekwencji tej śmierci duchowej umarli także fizycznie. Po tym, jak Adam umarł duchowo i przed tym, jak umarł fizycznie, Adam zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa, 5 rozdział, 3 werset. W ten sposób przekazał potępienie i grzeszność natury całemu rodzajowi ludzkiemu, który był na jego obraz, podobny do niego. Człowiek niegdyś niewinny stał się nieprzyjacielem Bożym, nieprzyjacielem Boga. Jeśli widzisz Adama jako grzesznika, powinieneś także popatrzeć na siebie. Narodziłeś się na tym świecie z grzeszną naturą, odziedziczoną po twoim upadłym praprzodku Adamie. Urodziłeś się grzesznikiem i jesteś duchowo martwy, a w rezultacie będziesz odłączony od Boga na zawsze, czyli pójdziesz do piekła. Nie musisz polegać tej kwestii na moich słowach. Sam Bóg w swoim słowie mówi: przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. Mówi o tym Rzymian 5 rozdział 12 werset. Przeto jak przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć, tak i na wszystkich ludzi śmierć przyszła, bo wszyscy zgrzeszyli. I przymus grzechu przyniósł jego plony. A zatem przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi. Rzymian 5 rozdział, 18 werset 5 rozdziału listu do Rzymian. A zatem jak przez upadek jednego człowieka przyszło potępienie na wszystkich ludzi, tak też przez dzieło usprawiedliwienia jednego przyszło dla wszystkich ludzi usprawiedliwienie ku życiu. W wyniku tego każdy z nas ma do czynienia z podwójnym potępieniem. Tak, właściwie jesteś potępiony dwa razy. Pierwszy raz za grzech Adama, drugi raz za własny. W drugim rozdziale listu do Efezjan Bóg mówi o grzesznikach jako o umarłych przez uczynki i grzechy. To mówi list do Efezjan, 2 rozdział, 1 werset. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze. I kontynuujmy w 3 wersecie. Byliśmy z natury dziećmi gniewu. I werset 12.
nie mający nadziei i bez Boga na świecie. I to oczywiście koresponduje z Ewangelią Jana, trzeci rozdział. Kto nie wierzy, już jest osądzony, dlatego że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Jest to zdecydowanie niezbyt przyjemne położenie. Jesteś potępiony przez Boga i czeka cię sąd przed wielkim tronem sędziowskim. Nie tylko za to, że zgrzeszyłeś przeciwko Bogu, brakiem zaufania do Niego, ale też dlatego, że masz grzeszną naturę, odziedziczoną po Adamie. Urodziłeś się zły, masz złe korzenie i potem czyniłeś zło, co jest owocem grzesznej natury. Jesteś duchowym bankrutem. Jak napisano, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Jako człowiek niezbawiony jesteś teraz w połowie drogi do szatana i do Boga. Choć nie jest to precyzyjne określenie, bo można powiedzieć, że w panowaniu diabelskim jesteś po prostu bez nadziei i bez Boga na świecie. Dlatego apostołowie wzywali ludzi: ratujcie się spośród tego złego i przewrotnego rodu. Bo ten zły i przewrotny ród, do którego obecnie należysz jako nienarodzony na nowo człowiek, to jest ród, którego czeka potępienie. Stąd można powiedzieć: nie mający nadziei i bez Boga na świecie. Masz jedną rzecz, którą powinieneś zrobić, aby stać się chrześcijaninem. Otóż jedynym sposobem na to, aby uwolnić się od potępionej rodziny, jest stanie się członkiem nowej rodziny. A jedynym sposobem, aby stać się członkiem nowej rodziny, jest narodzenie na nowo. Jeśli masz ochotę powiedzieć, jak to możliwe, to wiedz, że nie jesteś pierwszym, który je zadał. Takie pytania padły i odpowiedź znaleźć można w Słowie Bożym, w Piśmie Świętym, w Biblii. Jednym z takich przykładów ze Słowa Bożego jest rozmowa Nikodema z Panem Jezusem. Nikodem był przywódcą Żydów za czasów Jezusa i jednym z najbardziej uczonych teologów żydowskich. Bardzo potrzebował pomocy i dlatego odszukał Pana Jezusa. Zadał mu parę istotnych pytań i uzyskał zupełnie nieoczekiwane dla niego odpowiedzi. I może zerknijmy na kilka fragmentów tej rozmowy. Pan Jezus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. Albo: jakże się może człowiek narodzić, gdy jest stary? Czyż może powtórnie wejść do łona matki swojej i narodzić się? Pan Jezus też powiedział: nie dziw się, że ci powiedziałem, musicie się na nowo narodzić. Na to padło pytanie, jakże to się stać może. I krytyka ze strony Pana Jezusa: jesteś nauczycielem w Izraelu, a tego nie wiesz? To jest rozmowa opisana w Ewangelii Jana, trzeci rozdział, od 3 do 10 wersetu. Powstaje pytanie, jak taki wielki intelektualista i tak wysoko wykształcony, wyedukowany teologicznie, religijny przywódca mógł tak bardzo się pomylić w interpretacji najważniejszej wypowiedzi, jaką kiedykolwiek słyszał? No proste.
miał złe korzenie. Jak napisano, ślepy ślepych prowadzi. Apostoł Paweł, który też kiedyś był ślepym przywódcą i ślepym nauczycielem w Izraelu, tak napisał po odzyskaniu duchowego wzroku. A jeśli nawet Ewangelia nasza jest zasłonięta, zasłonięta jest dla tych, którzy giną, których Bóg świata tego, czyli bożyszcze świata tego, tu w kontekście oznacza po prostu szatana, których bożyszcze świata tego zaślepiło umysły niewierzących, aby im nie świeciło światło Ewangelii o chwale Chrystusa, który jest obrazem Boga. Szatan pokonał Adama i rasę ludzką poprzez kłamstwo, poprzez oszustwo. Stał się uzurpatorem, nawet bożyszczem, Bogiem tego świata i ludzkiej rasy, której umysły zaślepił, a w sercach zasiał wrogość wobec Boga, abyśmy się nie nawrócili do Zbawiciela, aby nam to całkowicie uniemożliwić lub chociaż istotnie utrudnić. Słowo Boże, Pismo Święte, Biblia mówi, że zamysł ciała dziedziczony po Adamie jest wrogi Bogu. Jest o tym napisane w Rzymian 8, rozdział 7, werset. Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu. Nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Ale człowiek zmysłowy nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, bo są dlań głupstwem i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. 1 Koryntian 2, rozdział 14, werset. I kolejne miejsce. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. W tym, co przeczytaliśmy do tej pory, jedna sprawa może być niepokojąca. Cały czas widzieliśmy Adama, a wszystko, co w nim zobaczyliśmy, to tylko śmierć i potępienie. Może to rodzić pytanie, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg? Wydaje się, że nie był w stanie zrobić nic w twojej sprawie, a szatan zdaje się wygrywać na całej linii. Co najgorsze, Bóg potępia cię za coś, nad czym nie masz kontroli. Nie ty wybrałeś sobie rodzinę, w której się urodziłeś, ale mimo to jesteś winny. Więc ja to rozumiem, bo sam w tej rodzinie kiedyś byłem. Masz rację, gdy widzisz to w ten sposób, ale tylko do pewnego stopnia. To prawda, że nie twoją winą jest, że masz takie pochodzenie, a nie inne. Że jesteś potępiony w Adamie i masz grzeszną naturę. Jest też jednak prawdą, że nie jesteś potępiony tylko za grzech Adama, ale że jesteś potępionym grzesznikiem ze swojego własnego wyboru, bo zgrzeszyłeś i myślami, i słowami, i czynami. Czy nie jest prawdą, że złamałeś każde z przykazań Bożych? Czy zachowałeś choćby jedno? Albo chociaż pierwsze? Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie, jak uczy Pan Jezus w Mateusza 22. Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej. To jest największe i pierwsze przykazanie. Ktokolwiek bowiem zachowa całe prawo,
a uchybi w jednym, staje się winnym wszystkiego. To jest Jakuba, drugi rozdział, 10 werset. To oczywiste, że zasłużyłeś sobie w całości na potępienie przez Boga, a to z powodu egoistycznego serca i woli. Bóg mówi w Jeremiasza 17: Podstępne jest serce, bardziej niż wszystko inne, i zepsute, któż może je poznać? Tak jak szatan, powiedziałeś w swoim sercu: Ja chcę. W obliczu Bożej woli, która była przeciwna. Co więcej, jako grzeszna glina, nie masz prawa, aby podważać, kwestionować decyzję świętego i suwerennego garncarza. Tak jak to czytamy w Rzymian 9:20. O człowiecze, kimże ty jesteś, że wdajesz się w spór z Bogiem? Czy powie twór do twórcy, czemuś mnie takim uczynił? Odpowiedzialność za to, że jesteś zgubiony, na pewno ponosisz w całości ty. Musisz przyznać Bogu rację i powiedzieć: Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. A jeśli tak zrobisz, to mam dla ciebie dobrą wiadomość. Bóg nie pozostał obojętny wobec ciebie i przez cały czas walczył w twojej sprawie. Szatan otrzymywał największe ciosy właśnie wtedy, gdy na pozór wydawało się, że wygrywa. I mamy takiego właśnie ostatniego Adama. Można by powiedzieć: wejdź, ostatni Adamie, niech nastanie życie. Czy wiedziałeś, że jest dwóch Adamów w Biblii? Dwóch kontrastujących ze sobą przedstawicieli dwóch zupełnie różnych rodów ludzkich? Pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. I o tym czytamy w 1 Koryntian 15 rozdział 45 werset. Już na początku o tym wspomnieliśmy. Tutaj warto zauważyć odrębność tych dwóch źródeł. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi. Ziemski, można by powiedzieć. Drugi człowiek jest sam Pan z nieba. I to 1 Koryntian 15 rozdział 47 werset o tym mówi. Tak też napisano: pierwszy człowiek Adam stał się istotą żywą, ostatni Adam stał się duchem ożywiającym. Wszakże nie to, co duchowe, jest pierwsze, lecz to, co cielesne, potem dopiero duchowe. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi ziemskiej, drugi człowiek jest sam Pan z nieba. Pierwszy człowiek jest z prochu ziemi ziemskiej, drugi człowiek jest sam Pan z nieba. Jaki był ziemski człowiek, tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Upadły Adam to jest kolejna kwestia. Z pierwszego człowieka wyrosła grzeszna ziemska rasa. Z drugiego człowieka wyrosła rasa sprawiedliwa i niebiańska, niebieska. Podczas gdy w ziemskiej rodzinie rodzi się fizycznie, do tej drugiej możemy należeć jedynie, jeśli narodzimy się na nowo. Już tutaj dość przyglądaliśmy się pierwszemu Adamowi. Możemy też później o nim trochę pomyśleć, też możesz sam o nim pomyśleć. Natomiast ważniejsze jest, żebyśmy przeszli na to, co Bóg uczynił dla nas. I zobaczmy, jak przez wieki Bóg w ukryciu, po cichu pracował, aby spełnić swój oryginalny plan, aby uczynić człowieka na swoje podobieństwo. Do tego był potrzebny uwielbiony drugi Adam. I to jest Pan Jezus Chrystus. Hebrajczyków pierwszy rozdział mówi:
Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas Bóg przez Syna albo w Synu, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył, On, który jest odbiciem Jego, czyli Bożej istoty. I tutaj mamy cytat z Hebrajczyków, pierwszy rozdział. Ostatnio u kresu tych dni przemówił do nas przez Syna, którego ustanowił dziedzicem wszech rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. On, który jest odblaskiem chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swojej mocy. Dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Pierwszy Adam przestał być obrazem Boga, ponieważ zbuntował przeciwko Bogu się, ponieważ się zbuntował przeciwko Bogu. I ostatni Adam nie przestał być istotą i odbiciem istoty Bożej, dlatego że jak sam Pan Jezus o sobie powiedział w Jana 6 rozdział, że zstąpił z nieba nie aby wypełnić wolę swoją, lecz wolę tego, który go posłał. Czytamy o tym w Ewangelii Jana 6 rozdział 38 werset. Zstąpiłem bowiem z nieba nie, aby wypełniać wolę swoją, lecz wolę tego, który mnie posłał. Bóg w swojej łasce, przez swoją łaskę dał nam innego Adama, przez którego postanowił przeprowadzić jego plan wobec ciebie, wobec mnie. Dał nam on samego Boga Syna, odwiecznego Syna Bożego, będącego odbiciem Boga. I to mamy potwierdzone w Ewangelii Jana 14, rozdział 9, werset. Kto mnie widział, widział Ojca, tak powiedział Pan Jezus. Tak właściwie porażka pierwszego Adama stworzyła okazję do tego, aby ostatni Adam odniósł triumf. Pan Jezus jest Bożym ostatnim Adamem, bo po nim już nie będzie następnego. Na krzyżu Golgoty zdawało się, że poniósł on porażkę. Jednak, jak czytamy w Ewangelii Jana 12 rozdział od 24 wersetu, że jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnkiem zostaje, lecz jeśli obumrze, wydaje obfity owoc. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, jeśli ziarnko pszeniczne, które wpadło do ziemi, nie obumrze, pojedynczym ziarnem zostaje, lecz jeśli obumrze, obfity owoc wydaje. I tutaj dochodzimy już do tego właśnie punktu nowego narodzenia, bo to właśnie jest podstawa naszej pewności, że zbawienie jest nieutracalne, gdyż każdy wierzący jest narodzony na nowo. Więc jak widzimy, to jest bardzo sprawiedliwe i doskonałe zamierzenie Boże. Ten Boży plan został w sposób doskonały zaplanowany. Potępienie przyszło na ciebie przez narodzenie z człowieka i twój odkupiciel również przyszedł w ten sposób na świat. Anioł ogłosił dziewicy Marii, oto poczniesz w łonie i urodzisz syna i nadasz mu imię Jezus, albo Duch Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. To jest w Łukasza pierwszy rozdział, wersety 35 i 31. To w taki sposób Syn Boży przyszedł na świat. Różnica między nim a nami jest taka, że on jako Bóg narodził się bez grzechu, podczas gdy my urodziliśmy się martwi przez uczynki i grzechy. Co więcej, przez cały okres, kiedy przebywał Pan Jezus na ziemi, był doświadczony we wszystkim podobnie jak my,
z wyjątkiem grzechu, bo tak mówi list do Hebrajczyków, 4 rozdział, 15 werset. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Stąd musimy pamiętać, że aby Bóg mógł sprawiedliwie i doskonale zastąpić pierwszego Adama, ostatni Adam musiał wygrać, zwyciężyć tam, gdzie tamten pierwszy zawiódł. Musiał on pozostać wiernym Bogu w takich samych okolicznościach i przy tych samych ograniczeniach, przy których upadł jego poprzednik. A co więcej, musiał być kuszony w ten sam sposób i przez tą samą osobę, która kusiła pierwszego. I dlatego Pan Jezus był doskonały w posłuszeństwie. W Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, widzimy, że Jezus został poprowadzony przez Ducha Świętego na pustynię. Na pustyni Pan Jezus pościł 40 dni. Kiedy ostatni Adam, czyli Pan Jezus Chrystus, był już bardzo głodny, szatan kusił go, aby zjadł, tak samo jak pierwszego Adama. Szatan przypuścił atak na ostatniego Adama, czyli na Pana Jezusa Chrystusa, wiedząc, że jeśli zdołałby skłonić go do nieposłuszeństwa Bogu i pójścia jego własną drogą, to szatan wygrałby bitwę o ostatniego przedstawiciela rasy ludzkiej i miałby wtedy wszystko i byłby niemal jak Bóg. I tutaj warto przypomnieć, że Pan Jezus nie stawiał czoła tej pokusie dla siebie samego, ale dla nas, dla mnie, dla ciebie. On, Pan Jezus Chrystus, oparł się szatanowi, bo ty nie mogłeś tego zrobić. Dlatego Pan Jezus może być nazwany twoim ratownikiem, twoim zbawicielem. Szatan posłał tak zwany ognisty pocisk, kiedy powiedział: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. Czytamy o tym w Łukasza 4:3. I rzekł do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz kamieniowi temu, aby się stał chlebem. Ponieważ Pan Jezus jest Bogiem, jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Boga, mógł bez problemu zamienić kamień w chleb. Był wygłodniały, a jednak odparował ten atak Słowem Bożym. Powiedział, że napisano, że nie samym chlebem człowiek żyć będzie. Czytamy o tym w Łukasza 4 rozdział 4 werset. Jako ostatni Adam, Pan Jezus trwał w dobrowolnym posłuszeństwie Ojcu i odmawiał zrobienia czegokolwiek, co było przeciwne woli Ojca. I tutaj Hebrajczyków 10 rozdział przytacza słowa Pana Jezusa: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją, o Boże. Potem powiada: oto przychodzę, aby wypełnić wolę Twoją. Znosi więc pierwsze, aby ustanowić drugie. Kiedy nie udało się szatanowi skusić Pana Jezusa chlebem, spróbował złapać Pana na władzę. Zaprowadził Go na wysoką górę, pokazał wszystkie królestwa świata w jednym momencie. Potem powiedział Panu Jezusowi: dam Ci tę całą władzę i chwałę ich, ponieważ została mi przekazana i daję ją komu chcę. Łukasza 4 rozdział 6 werset. Szatan miał czelność ofiarować świat temu, którego Bóg ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego także wszechświat stworzył. Tu warto zwrócić uwagę, że Pan Jezus nie podważył pytania ani jego oferty. Jego milczenie w tym temacie potwierdza, że szatan faktycznie uważa się za Boga tego świata i faktycznie ludzie się zachowują tak, jakby tym Bogiem był.
tego świata. W końcu szatan ujawnił, obnażył swoją niszczycielską żądzę bycia nad najwyższym. I to czytamy kawałek dalej w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział. I tutaj są takie słowa. Jeśli więc Ty oddasz mi pokłon, wszystko to będzie Twoje. Łukasza, 4 rozdział, 7 werset. Pomyśl o tym także. Szatan, zaciekły wróg najwyższego Boga, chce przekupić Boga Syna, aby ten uwielbił szatana. To chyba najzuchwalsza rzecz, jaką zrobił, aby stać się równym Bogu. Ale ostatni Adam, czyli Pan Jezus Chrystus, bez trudu odparował ten atak wroga mieczem Pana, czyli Słowem Bożym. I czytamy to w 8 wersecie 4 rozdziału Łukasza. A odpowiadając, Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Łukasza 4 rozdział, 8 werset. A odpowiadając, Jezus rzekł mu, albowiem napisano, Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko Jemu będziesz służył. Kolejnym punktem jest zauważenie, że Pan Jezus Chrystus jest także pośrednikiem. I tutaj można by powiedzieć tak, że prosimy, aby pośrednik wszedł, aby nastała sprawiedliwość. Dochodzimy do kolejnego wspaniałego aspektu Bożej działalności na Twoją rzecz. Umiłowany Syn został zesłany z nieba nie tylko, aby być ostatnim Adamem, ale także, aby być pośrednikiem. Pośrednik to człowiek, który stoi pomiędzy dwoma stronami konfliktu, a jego zadaniem jest doprowadzenie do zgody. Właśnie kogoś takiego potrzebuję ja, potrzebujesz ty, gdyż między tobą a Bogiem jest ogromna przepaść w naturalny sposób. I Pan Jezus właśnie spełnił wszystkie wymagania takiego pośrednika. Pan Jezus jest jedynym Bożym pośrednikiem. Tak więc też jedynym pośrednikiem dla ciebie. I tutaj możemy przytoczyć słowa z 1 Tymoteusza, 2 rozdział, 5 werset. Albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus. Osobę o takiej funkcji muszą zaakceptować obie strony konfliktu. O Panu Jezusie Bóg powiedział, ten jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem, Jego słuchajcie. Czytamy o tym w Mateusza 17, rozdział 5, werset. I Pan Jezus wzywa cię do tego, abyś skorzystał z Jego pośrednictwa. Bóg Ojciec wzywa cię, abyś przyjął Jego Syna jako pośrednika. Rozmowy rozjemcze między tobą a Bogiem mogą zacząć się dopiero wtedy, kiedy zaakceptujesz i zaufasz Bożemu pośrednikowi. Aby zostać pośrednikiem między Bogiem a ludźmi, Pan Jezus Chrystus, człowiek Chrystus Jezus, musiał mieć zarówno Bożą, jak i ludzką naturę. On uosabia i rozumie obie strony. Czy zaczynasz rozumieć? Mam nadzieję, że tak. Niezwykłość tego wszystkiego. Pan Jezus zawsze był Bogiem, zawsze posiadał Bożą naturę, przez to, że narodził się z dziewicy Marii, przybrał też naturę człowieka. Pismo określa go jednocześnie jako Syna Bożego i Syna Człowieczego. Pan Jezus w całości zapłacił, bo jest powiedziane, że zapłacone w pełni. To wszystko wykonałem, to wszystko zapłaciłem. To właśnie Pismo Święte o nim mówi, że Pan Jezus Chrystus doskonale spłacił Twój i mój dług. Filipian 2 rozdział, od 6 do 8 wersetu. Który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu,
Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Z tych słów wynika, że Pan Jezus dobrowolnie przelał swoją dającą życie krew na krzyżu, umierając najbardziej bolesną i haniebną śmiercią. I uczynił to dla Ciebie. Tak, Baranek Boży został ofiarowany, aby zapłacić karę za Twoje grzechy. I to wiemy na przykład z Hebrajczyków 9, rozdział 22, werset, że bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Ten, który cierpiał zamiast Ciebie, pojednał ze sobą wszystko, co jest na niebie i na ziemi przez krew krzyża swego i nas, którzy niegdyś byliśmy mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki nasze złe były, teraz pojednał w swoim ziemskim ciele przez śmierć, aby nas stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. O tym czytamy w liście do Kolosan, rozdział 1, od 20 do 22 wersetu. I żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża jego. I was, którzy niegdyś byliście mu obcymi i wrogo usposobionymi, a uczynki wasze złe były, teraz pojednał w jego ziemskim ciele przez śmierć, aby was stawić przed obliczem swoim jako świętych i niepokalanych i nienagannych. Następnie, jako pośrednik, Pan Jezus musiał w równym stopniu reprezentować Boga i człowieka. I tu warto o tym pomyśleć. On stał pomiędzy świętym Bogiem i grzesznym człowiekiem. Musiał satysfakcjonująco wypełnić każdy wymóg Boga i każdy wymóg człowieka. Każdy wymóg Boga względem człowieka i każde roszczenie człowieka względem Boga. Czyż Bóg jako Stwórca nie ma wszelkiego prawa, aby stawić ci wymagania, aby stawiać ci wymagania, aby mieć wobec ciebie roszczenia? Więc zgłosić możesz teraz swoje roszczenia. Ze swojej strony masz prawo legalnie zgłosić swoje roszczenia wobec Boga w tylko jednej sprawie, a mianowicie w sprawie tego, że jesteś potępiony i nie możesz zrobić absolutnie nic, aby to zmienić. Mimo że nie miałeś wpływu na to, że urodziłeś się w złej rodzinie, jednak miałeś wolną wolę i w pełni zasłużyłeś sobie na potępienie z powodu grzechu, który popełniłeś i który praktykujesz do dziś. Nieważne, jak bardzo starasz się zmienić swoje położenie, jak bardzo starasz się być dobrym człowiekiem, w cudzysłowie dobrym człowiekiem albo rzeczywiście dobrym człowiekiem, nadal cierpisz z niewłaściwego źródła, czerpiesz i zyskujesz po prostu twoją energię życiową w sposób całkowicie niezgodny z Bożym celem. I skoro nadal czerpiesz z niewłaściwego źródła, którego Bóg nigdy nie zaakceptuje, no to jest twój stan przesądzony. Jedynie, co możesz Bogu powiedzieć, to: Boże, nie jestem w stanie zrobić nic, aby zmienić swoją sytuację. Nie jestem w stanie zrobić nic, by zmienić swoją kondycję duchową. Ty możesz się tym zająć i jeśli mam być uratowany, to ty musisz się tym zająć. A Bóg już zajął się twoją sprawą i zrobił wszystko, aby ją wygrać. Zesłał swojego syna, aby zajął twoje miejsce w czasie wykonywania kary śmierci, która słusznie na tobie ciąży z powodu grzechu, którego się dopuściłeś. Pan Jezus wziął na siebie tą śmierć i został ukarany zamiast ciebie. I tutaj możemy przeczytać
Pierwszy list Piotra, pierwszy rozdział, 18 do 21 wersetu. Wiedząc, że nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Wprawdzie był on na to przeznaczony już przed założeniem świata, ale objawiony został dopiero w czasach ostatnich ze względu na was, którzy przez niego uwierzyliście w Boga, który go wzbudził z umarłych i dał mu chwałę, tak iż wiara wasza i nadzieja są w Bogu. Stąd już wiemy, że zbawienie jest z łaski, jest nieutracalne, jest oparte na jednym pośredniku i zbawienia utracić się nie da, skoro jest nowo narodzenie. I wolność i życie, która stąd wypływa, wszystko co rozważaliśmy do tej pory, można podsumować jednym zdaniem, takim, które jest 1 Koryntian, 15 rozdział, 22 werset. Albowiem jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy zostaną ożywieni. Twoją jedyną nadzieją jest uwolnienie od wiecznej śmierci w Adamie przez nowe narodzenie w Chrystusie, abyś miał w Chrystusie, w Nim, wieczne życie. Od złego do dobrego. Właśnie wtedy i tylko wtedy, kiedy zrozumiesz złą nowinę, i uznasz, że szatan trzyma cię w niewoli grzechu, winy i potępienia, z których nie jesteś w stanie się uwolnić, Bóg może przyjść z pomocą i wytłumaczyć ci Ewangelię. Inaczej nazywamy ją dobrą nowiną. I tutaj warto, żebyś zwrócił uwagę na słowa z Hebrajczyków, rozdział 2, od 14 do 15 wersetu. Skoro zaś dzieci mają udział we krwi i w ciele, więc i on również miał w nich udział, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. I aby wyzwolić wszystkich tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie byli w niewoli. Nie ma możliwości, aby istniała lepsza wiadomość. Dlatego na tym oparta jest Boża oferta, która daje zbawienie z łaski niezależnie od uczynków i to zbawienie jest nieutracalne, bo zbawienia utracić się nie da, skoro mamy do czynienia z czymś takim jak narodzenie na nowo. Bóg zawsze wychodził z inicjatywą, Bóg zawsze robił pierwszy i każdy następny krok w stronę zbawienia każdego pojedynczego człowieka, jak i zbawienia całej ludzkości. Podczas gdy ty we wszystkim, co robiłeś, odwracałeś się od Boga, teraz Bóg cię dogonił, jak ktoś, kto kiedyś trafnie ujął. Kiedy spoglądam na swoją samotną wędrówkę z perspektywy czasu, stwierdzam, że bez wątpienia byłem ścigany. Wszędzie, gdzie się udałem, śledził mnie odgłos kroków za plecami. Cień z nieba tak bliski, że czułem na karku ciepło jego oddechu. Wiem, że zdążałem w kierunku jakiejś jasności. Poszukiwałem najwyższego spełnienia, w którym inny, odrodzony ja byłbym uwolniony od cielesnej, egoistycznej powłoki, starego siebie, jak motyl, który wychodzi z poczwarki, a jednocześnie uciekałem, ścigający i ścigany, poszukując i uciekając jednocześnie, znaleźliśmy się w jednym uścisku światłości. Takie poetyczne przedstawienie tego zjawiska. Zupełnie tak samo, jak ojciec przyjął syna marnotrawnego, tak Boża miłość przyjmuje ciebie takim, jakim teraz jesteś. I to możemy przeczytać w Rzymian 5 rozdział, 8 werset.
Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam, przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Bóg kocha nas takimi, jakimi jesteśmy, ale kocha nas zbyt mocno, aby pozwolić nam takimi zostać. Dobra nowina Ewangelii nie mogłaby być jaśniejsza. I to czytamy w Jana 3 rozdział 16 werset. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Każdy, a więc także ty. Bogu niech będą dzięki, także ty. Możesz uniknąć wiecznej śmierci i zacząć wieczne życie, jeśli uwierzysz w Syna. Urodzony, aby umrzeć, możesz się odrodzić, aby żyć. Ewangelia Jana 3, rozdział 36 werset. Mówi w ten sposób, kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia, lecz gniew Boży ciąży na nim. Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne, kto zaś nie słucha Syna, nie ujrzy życia. Co za ulga! Bóg złożył wszystkie twoje grzechy na swoim Synu. Kiedy był na krzyżu Golgoty, Chrystus zabrał wszystkie twoje grzechy do grobu, przez co odbył za ciebie słusznie wydany wyrok. Kiedy Pan Jezus poniósł karę, wstał z martwych, ponieważ sam nie zgrzeszył. I to czytamy w Rzymian 4, rozdział 25 werset. Który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Tak, został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. I dlatego może wybaczyć. Teraz, kiedy kara została zapłacona, Bóg może sprawiedliwie powiedzieć: uznaj poświęcenie mojego ukochanego Syna jako zapłatę za twoje własne grzechy, a będziesz wolny od pierwszego Adama i narodzony na nowo w ostatnim Adamie. O tak, Pan Jezus zapłacił za wszystko. Czytamy o tym w 2 Koryntian 5, rozdział 18, werset. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służbę pojednania. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Dokładnie tak jest. Wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa, On tego, który nie znał grzechu, Jezusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Bożą. Oto słowa, które wypowiedział Bóg, aby pomóc ci zrozumieć to wszystko jeszcze lepiej. W swojej miłości powiedział, jak czytamy w Rzymian 4:5. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Dokładnie tak jest. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. To wystarczy. Dosyć prób zasłużenia sobie na zbawienia. Dosyć prób zmiany swojego życia. Nie możesz zbawić się sam. Bóg po prostu prosi cię, abyś zaufał mu w taki sposób, jaki potrafisz, abyś zaufał mu taki, jaki teraz jesteś. I to możemy przeczytać w 1 Tymoteusza 1, rozdział 15, werset. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga,
ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. Czyli jak widzimy w tych dwóch fragmentach, prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, i gdyż Chrystus raz za grzechy twoje cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga. I teraz, jeśli już można by tak powiedzieć, możemy powiedzieć, że nadszedł czas. Tak więc zasłużyłeś sobie na to, co ma cię spotkać, ale Bóg oferuje ci jego dar, zanim jeszcze przyjdzie czas na zapłatę. I o tym czytamy w Rzymian 6:23. Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Dokładnie, albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. Jeśli chcesz w tej chwili przyjąć Zbawiciela, dzielą cię od tego tylko dwa słowa. Po pierwsze, upamiętanie. Aby stać się chrześcijaninem, trzeba upamiętać się przed Bogiem i wierzyć w Pana naszego Jezusa Chrystusa. Tak mówią Dzieje Apostolskie, 20 rozdział, 21 werset. Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa. Czym jest upamiętanie, też oddawane w starym przekładzie jako pokuta, a w jeszcze starszym brzeskim przekładzie jako uznanie się. Uznać się albo upamiętać się znaczy odwrócić się od czegoś, zmienić zdanie. Bóg, Stwórca Wszechświata, prosi cię, abyś zawrócił ze swojej drogi i wybrał jego ścieżkę. W dodatku osobiście zapłacił karę za ciebie, Adama według ciała, na krzyżu tak, że teraz legalnie możesz dokonać tego wyboru. Możemy to przeczytać w Dziejach Apostolskich 17:30. Bóg wprawdzie puszczał płazem czasy niewiedzy, teraz jednak wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się upamiętali. Przebaczając czasów tej nieumiejętności, teraz Bóg wszędzie oznajmuje wszem ludziom, aby się uznali. Aczkolwiek wtedy przeglądał Bóg czasom tej niewiadomości, ale teraz oznajmuje ludziom wszystkim wszędzie, aby pokutowali. Czyli Bóg wzywa wszędzie wszystkich ludzi, aby się uznali, albo upamiętali, albo pokutowali. Dzieje Apostolskie, 17 rozdział, 30 werset. Teraz masz swobodę, aby się do Boga pomodlić. O Boże, chcę, abyś został moim niebiańskim Ojcem i wybieram odtąd chodzenie Twoją drogą. Drugie słowo to wiara, wierzyć w Pana naszego Jezusa. Kiedy się uznasz, kiedy będziesz pokutował, kiedy się upamiętasz i zwrócisz do Boga jako swojego Ojca, nie będziesz miał żadnych oporów, aby uwierzyć w Zbawiciela, Boga, Syna. Na podstawie tego, co wiesz o swojej duchowej potrzebie i co Chrystus dla ciebie uczynił, możesz Mu teraz powiedzieć: Panie Jezu, dziękuję Ci z całego serca za to, że umarłeś za moje grzechy i przyjmuję Cię jako mojego osobistego Zbawiciela. To właśnie tak człowiek staje się nowonarodzonym chrześcijaninem. Właśnie wtedy otrzymujesz zbawienie, nieutracalne zbawienie, niezależne od ciebie. Pan Jezus Chrystus jest tutaj fundamentem tego zbawienia. Co się właściwie dzieje z człowiekiem w czasie narodzenia na nowo? Można zapytać, co się właściwie stało w momencie, kiedy narodziłeś się na nowo? Jako chrześcijanin powinieneś coś niecoś o tym wiedzieć, co dzieje się, kiedy odrzucamy pierwszego Adama i przyjmujemy ostatniego Adama. Wiesz teraz, że zostałeś chrześcijaninem,
A wiedzy tej nie opierasz na tym, co czujesz, ale na tym, którego uwierzyłeś, czyli na Panu Jezusie i od którego otrzymałeś zbawienie, czyli od Pana Jezusa. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana jest napisane: tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Tak jak Adam przyniósł Tobie śmierć przy narodzeniu, tak przy nowym narodzeniu Pan Jezus przyniósł ze sobą życie. Kiedy przyjmujesz Zbawiciela, to nie tylko otrzymujesz dar odkupienia przez krzyż, ale także tego, który na nim umarł. Przez Ducha Świętego staje się on częścią Twojego ducha, aby natchnąć Cię do życia chrześcijańskiego. I gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, tak mówi Kolosan, 3 rozdział, 4 werset. Gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy się i wy okażecie razem z Nim w chwale. Każdy chrześcijanin, który zaufał Panu Jezusowi, doświadcza tego, że Bóg usunął go z upadłej rodziny Adama Starego i został odcięty od śmierci dzięki ofierze krzyża i na nowo stworzony jako członek nowej niebiańskiej rasy, która pochodzi od ostatniego Adama, i to możemy przeczytać w drugim liście do Koryntian, w rozdziale 5, 17 werset. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem, stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Czyli tak jak przeczytaliśmy, tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, jest nowym stworzeniem. I dzięki temu też jest jedność z Chrystusem. Tak jak pomiędzy Tobą i Adamem Starym była jedność natury, tak teraz jedność natury jest między Tobą i Panem Jezusem. Poprzez nowe duchowe narodzenie Bóg umieszcza Cię w swoim Synu. Dlatego czytamy często w Chrystusie, w Chrystusie. A tym samym daje Ci naturę Chrystusa, naturę Syna Bożego. Wierzący stają się dziećmi Boga, przez to też ja stałem się uczestnikiem boskiej natury. Drugi list Piotra o tym wyraźnie mówi. Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość. W momencie, w którym człowiek rodzi się na nowo, Pan Jezus staje się częścią Jego Ducha przez Ducha Świętego. On jest Duchem Chrystusa. W ten sposób Bóg jednoczy Cię z sobą samym i z Synem więzią żywą i wieczną. I to możemy przeczytać w Ewangelii Jana, 14 rozdział. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna, wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was. Czyli widzimy, że jest to sytuacja, kiedy wiara w Boga to tak naprawdę przyjęcie Jego daru.
Aby stać się nowonarodzonym chrześcijaninem, trzeba Boga przyjąć do swojego serca. Nie jest to kwestia ani emocji, ani wzięcia na siebie jakiegoś zobowiązania, ani też deklaracji czy decyzji, że się za nim pójdzie. Dając ci życie wieczne, Bóg daje ci swojego Syna, który jest życiem. Pan Jezus powiedział, że On jest życiem. Czytamy o tym w Jana 14, rozdział 6 werset. Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem droga i prawda i życie. Nikt nie przychodzi do Ojca tylko przeze mnie. A takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. Kto ma Syna, ma życie, kto nie ma Syna Bożego, nie ma życia. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię i Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Stąd widać, że szatan wcale nie zrujnował oryginalnego planu, jaki Bóg miał dla ludzkości. Można nawet sobie więcej powiedzieć, że Bóg użył swojego przeciwnika, aby ten plan został wykonany. Szatan poprzez upadek Adama sprowadził na ciebie co prawda potępienie, ale Bóg przez Ducha Świętego pomógł ci zrozumieć to, że jesteś grzeszny i doprowadził do Zbawiciela. Działa on tylko w obrębie odwiecznego planu Bożego, pomimo że upadł właśnie wychodząc poza obręb kompetencji, jakie wyznaczył mu Stwórca, czyli przekroczył okrąg kompetencji, który miał wyznaczony przez Stwórcę. I teraz pora jest omówić coś, co jest związane z narodzeniem na nowo i z nieutracalnością zbawienia, a mianowicie wzrost chrześcijański, bo wzrost chrześcijański jest możliwy tylko wtedy, kiedy masz pewność, że jesteś zbawiony raz na zawsze i że zbawienie jest nieutracalne. Jeśli przypomnimy sobie, jakie są odwieczne plany Boga wobec ludzi, to wtedy możemy do tego sięgnąć. Pierwsza Mojżeszowa, pierwszy rozdział 26, tak jak czytaliśmy, uczyńmy człowieka na obraz nasz. Czyli ja dałem takie porównanie, to jest rękawiczka uczyniona na obraz i podobieństwo ręki, to jest ręka. I całkowicie niepodobna rękawiczka dalej jest niepodobna, ale ona jest uczyniona na podobieństwo ręki. Przez to jest możliwe zrobienie czegoś takiego. Gdyby rękawiczka nie była uczyniona na obraz i podobieństwo mojej ręki, taka rzecz byłaby całkowicie niemożliwa do zrobienia. I tak samo tutaj musimy pamiętać, że uczyńmy Boga na nasz obraz. Pan Jezus jest odbiciem Bożej istoty, jak mówi pierwszy rozdział listu do Hebrajczyków. Tak więc przez nowe narodzenie jesteś na powrót uczyniony na obraz Boży. Wzrastając w swoim nowym życiu, upodabniasz się do tego właśnie obrazu. Życie chrześcijanina polega na tym, aby stawać się coraz bardziej jak Pan Jezus. Apostoł Paweł mówił o swoich wierzących: Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. I to jest Galacjan 4, rozdział 19, werset. Dzieci moje, znowu w boleści was rodzę, dopóki Chrystus nie będzie ukształtowany w was. Będąc chrześcijaninem, będziesz zmieniany przez Boga, który w tobie realizuje jego odwieczny plan. A w wyniku tego będziesz powoli stawał się coraz bardziej podobny do Niego. Podobny i do Ojca, i do Syna. O tym możemy przeczytać w Rzymian
ósmy rozdział. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego, a On, żeby był pierworodnym pośród wielu braci. Każdy, kto stał się chrześcijaninem, zaczął wspaniałe nowe życie. I jeżeli ty zacząłeś teraz wspaniałe nowe życie, to będziesz miał je na wieczność. Przez cały ten czas będziesz poznawał Pana Jezusa coraz pełniej, a przez Niego również lepiej będziesz poznawał i kochał Ojca w niebie. I tutaj Kolosan, 2:9 pasuje jako ilustracja do tej myśli. Jako ilustracja do tej myśli, gdyż w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości. W wyniku tego, że narodziliśmy się na nowo, staliśmy się też Bożymi spadkobiercami. I warto o tym pamiętać, że od momentu narodzenia na nowo Pan Jezus jest naszym życiem, Pan Jezus jest Twoim życiem i że będzie Nim na wieki. Wszystkim, kim jest, jest dla Ciebie. Odda Ci też wszystko, co posiada, a na to trzeba będzie całej wieczności. I dowiadujemy się tego z Galacjan, między innymi 3:26. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Albowiem wszyscy jesteście synami Bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Paweł w liście do Galacjan mówi to jeszcze mocniej. Tak więc już nie jesteś niewolnikiem, lecz synem. A jeśli synem, to i dziedzicem przez Boga. Z kolei do Rzymian apostoł Paweł napisał, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z Nim cierpimy, abyśmy także razem z Nim uwielbieni byli. Czyli, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa. A współdziedzicami Chrystusa znaczy, że wspólnie z Chrystusem to dziedziczymy. Jest to też spełnienie modlitwy Pana Jezusa, którą modlił się zaraz przed tym, jak oddał za nas życie na krzyżu. I gdy zaraz przed tym, jak oddał za nas życie na krzyżu, modlił się w 17 rozdziale Ewangelii Jana, to te ostatnie słowa przed ukrzyżowaniem znanej nam modlitwy z 17 rozdziału Ewangelii Jana mówią następujące słowa. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ja Cię uwielbiłem na ziemi, dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. To powiedział Jezus, a podniósłszy oczy swoje ku niebu, rzekł: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbi Syna swego, aby Syn uwielbił Ciebie. Jak Mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne tym wszystkim, których Mu dałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata.
Czyli widzimy tu takie słowa: Ojcze, nadeszła godzina, uwielbij syna swego, aby syn uwielbił Ciebie. Jak mu dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał życie wieczne wszystkim tym, których mu dałeś. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. A ja dałem im chwałę, którą mi dałeś, aby byli jedno, jak my jedno jesteśmy. Ojcze, chcę, aby ci, których mi dałeś, byli ze mną, gdzie ja jestem, aby oglądali chwałę moją, którą mi dałeś, gdyż umiłowałeś mnie przed założeniem świata. I z tego wynika prosty wniosek. Skoro to już jest wynik modlitwy Pana Jezusa, to zbawienie na pewno jest nieutracalne, gdyż człowiek narodzony na nowo nie może tego stracić. I to też współgra, ta nasza zasada, raz zbawiony na zawsze zbawiony, z zasadą łaski. Narodzony na nowo z łaski jestem. Przez ofiarę Pana Jezusa Chrystusa jako nowy chrześcijanin zdajesz sobie sprawę z tego, że nowe narodzenie odbywa się zgodnie z zasadą łaski. Czyli zbawienie jest nieutracalne, bo jeśli by było utracalne, to byłoby to nie z łaski, ale jakby z łaski plus coś. Czyli zbawienie jest podarowane przez Boga. I mamy tego dowody na przykład w Rzymian 6, rozdział 23, werset. Albowiem zapłatą grzechu jest śmierć, lecz darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym. Oraz Efezjan 2,8. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie jest z was. Boży to dar. Czyli widzimy z tych słów, że darem łaski Bożej jest życie wieczne w Chrystusie Jezusie Panu naszym i łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was. Boży to dar. I każdy narodzony na nowo człowiek jest nieutracalnie zbawiony, ponieważ jest zmieniany przez łaskę. Ważne jest, abyś zdawał sobie sprawę, że Bóg cię zbawił, aby przemieniać cię na obraz swojego Syna. Pan Jezus jest odbiciem istoty Boga i to przez Niego Bóg czyni nas na swój obraz. Żyjący jesteś łaską, inaczej nie można tego określić, jak żyjący łaską i z łaski, i bez łaski nie możesz uczynić nawet kroku. Co więcej, nowy chrześcijanin, taki jak ty, powinien rozumieć, że w swoim życiu ma się kierować tą samą zasadą, przez którą otrzymał życie, zasadą łaski. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie, mówi Galacjan w drugim rozdziale. Bóg stworzył, Bóg obdarował, Bóg działa nadal. To, że będziesz się stawać coraz bardziej podobny do Jego ukochanego Syna, sprawi Bogu wielką przyjemność. Albowiem Bóg to według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Dlatego zbawienie jest nieutracalne, bo Filipian 2 rozdział 13 werset mówi, że Bóg według upodobania sprawia w nas i chcenie, i wykonanie. I nie ma tutaj możliwości, aby to pomylić. Musimy dobrze rozumieć zasadę łaski i jej relację do jakichś uczynków. Jako niemowlę w Chrystusie jesteś na pewno świadomy nowego życia i siły. Twoje serce napełnione jest miłością do Pana Jezusa. Na pewno staniesz się aktywnym członkiem zboru, zgromadzenia. Będziesz studiował Biblię, zapamiętywał Słowo Boże i bez wątpienia zapragniesz pokazać najbliższym przyjaciołom Zbawiciela. Wszystko to jest dobre i budujące. Z czasem jednak zapał może zacząć słabnąć we wszystkich tych dziedzinach. Może to potrwać kilka miesięcy albo kilka lat, ale miłość do Pana Jezusa ostygnie, a elementy starego życia zaczną wracać na swoje dawne miejsce. Może nawet dojść do tego, że walka o zachowanie duchowej równowagi będzie ci się wydawać pasmem porażek. I to wiele osób do mnie w ten sposób pisze o swoich doświadczeniach. I to widać też w liście do Rzymian, 7 rozdział, 21 werset i 24. Gdy chcę czynić dobrze,
trzyma się mnie złe. Nędzny ja człowiek, któż mnie wybawi z tego ciała śmierci? I tu należy pamiętać w tym wszystkim, że przez tą walkę i to, że nie udaje ci się prowadzić stuprocentowo chrześcijańskiego życia, Pan Jezus uczy cię nieodzownej zasady łaski. Żyjesz nie ty, ale żyje w tobie Chrystus. Galacjan 2 rozdział 20 werset. Żyję nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Idąc tą ścieżką, nauczysz się wreszcie, że nie możesz prowadzić chrześcijańskiego życia o własnych siłach i nawet z pomocą Pana ci się to nie uda. To jest bardzo ważne, żeby to rozumieć. Im szybciej to zrozumiesz, tym szybciej odrobisz tą lekcję. Trwać w krzewie winnym jest taki obraz. Pan Jezus wyjaśnił tą kwestię w Ewangelii Jana 15 rozdział, gdzie powiedział, że On jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. I że kto trwa w Nim, to On w Nim. Taki wydaje wiele owoców, bo bez Pana Jezusa nic uczynić nie możemy. Te słowa brzmią mniej więcej tak. Ja jestem krzewem winnym, a wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu. Bo beze mnie nic uczynić nie możecie. To jest Ewangelia Jana 5 rozdział z 15, 15 rozdział z wersetu 5. Do ciebie jako latorośli, pędu, gałązki należy trwać, należy trwanie w Chrystusie, trwanie w społeczności z Panem Jezusem i poleganie tylko na Nim. Z natury jesteś połączony z krzewem. Masz udział w życiu, które On daje i to życie w tobie krąży. Życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawnia, mówi drugi list do Koryntian, 4 rozdział. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, 11 werset. Życie Jezusa na śmiertelnym ciele naszym się ujawniło. Pośrodku walki, w której zdarzają się potknięcia, porażki, te słowa będą dla ciebie nowością, która przyniesie ci ulgę. I musimy o tym pamiętać, każdy z nas. Warto też znać słowa z 2 Koryntian, 2 rozdział. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Oczywiście nie triumfujesz z powodu własnej siły czy dobrej strategii. To Bóg Ojciec daje ci życie i wzrost w Synu. Odrodzenie przez łaskę i wzrost przez łaskę to podstawowe zasady. Odrodzenie przez łaskę i wzrost przez łaskę. Pan Jezus musi być priorytetem w twoim życiu. I to Efezjan 3:20 mówi takie słowa. Temu zaś, który według mocy działającej w nas potrafi daleko więcej uczynić ponad to wszystko, o co prosimy albo o czym myślimy. Czyli Pan Jezus daje nam więcej niż jesteśmy w stanie sami się nawet pomodlić. I też z tego wynika to, że mamy chodzić w łasce. Będziesz chodził w łasce. Jeśli będziesz chciał łazić w zakonie, to się nie uda. Chodzić w łasce. Powoli i boleśnie uczyć się tego będziesz. Będziesz się uczyć polegania na swoim Ojcu w niebie. On zarządził i wykonał swój plan dla twojego życia. Wzrastając duchowo, będziesz szedł po ścieżce, którą Bóg wybrał. I tutaj mamy wyraźnie słowa z Efezjan 2 rozdział 10 werset. Przypominają nam to, że Jego bowiem dziełem jesteśmy. Stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. I też mamy służyć w łasce, nie w zakonie, w łasce. Reguła łaski wszędzie ma być dominująca. Nauczysz się też, że i twoja służba podporządkowana jest w zasadzie łaski,
Odrodziłeś się przez łaskę, wzrastasz przez łaskę i służysz dzięki łasce. Ojciec obiecał dać wszystko, czego potrzebujemy, abyśmy mogli wykonać to, co nam On zleci. On ma wystarczająco darów dla Ciebie i wszystkich innych. I 2 Koryntian, 9 rozdział, 8 werset, dokumentuje to w sposób następujący. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie ułożyć na każdą dobrą sprawę. Z łaski też muszą wynikać uczynki, uczynki łaski. Życie i służba przez łaskę nie oznaczają, że możesz stać z założonymi rękoma i czekać, aż Pan Bóg zrobi za ciebie całą robotę. Wzrost chrześcijański ujawnia się w aktywności. Powinieneś stać się użytecznym narzędziem wypełniającym Bożą wolę, abyś mógł powtórzyć za Pawłem słowa, które on zapisał w 1 Koryntian 15:10. Ale z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. Dobre uczynki wypływają nie z tego, co Pan zastał, ale z tego, co wniósł do Twojego życia. I w zgodzie z Bogiem, to jest bardzo ważne, żebyś pamiętał, że cały czas mamy mieć przed oczami, że już jako narodzeni na nowo jesteśmy w zgodzie z Bogiem. Może Cię to martwi, że będziesz szedł w dół i pytasz, dlaczego musisz iść w dół. W tym miejscu chciałbym się na chwilę nad tym zatrzymać, aby rozważyć powody, dla których wzrastający chrześcijanin musi przejść przez Dolinę Cienia Śmierci. Dlaczego musi przejść przez upadki i rozpacz, aby dojrzeć i wydać owoce. To smutna prawda, ale tak jest. Dalsze lata w życiu chrześcijańskim to z reguły cofanie się, a nie rozwój. Opisujący porażkę w życiu chrześcijanina 7 rozdział listu do Rzymian jest o wiele dłuższy niż rozdział 8 opisujący zwycięstwo. Musimy to rozumieć. Dlaczego Twój umysł, serce i nadzieja są tak daleko w przodzie, podczas gdy Twoje życie i doświadczenia wloką się daleko za nimi? Musisz dowiedzieć się, dlaczego na początku Twojego chrześcijańskiego życia jest tak wiele strachu, porażki i frustracji, a tak mało miłości, radości i pokoju. Podstawowym powodem, dla którego tak się dzieje, jest fakt, że Ojciec pozwolił starej naturze pozostać w Tobie. Teraz masz ich dwie, masz dwie natury. W ten sposób cały czas Bóg pozostawia Ci wybór, czy chcesz iść za swoją starą, adamową naturą, czy podążyć za naturą chrystusową. I droga w górę prowadzi przez dolinę, nawet tak jak w psalmie 23. Ojciec ukazuje Ci najpierw stare, grzeszne ja, a dopiero potem nowe, sprawiedliwe wnętrze, które tworzy. Większość początkowych lekcji od Boga to kurs rozpoznawania, kiedy odzywa się stara adamowa natura, ta egoistyczna i wroga od Boga i wroga Bogu, wroga przeciwko Bogu. On tak zaplanował nasze życie, że fakt uczenia się powoli potęguje naszą motywację i głód poznawania źródła życia. Tym źródłem naszego życia jest oczywiście Pan Jezus, Pan Jezus Chrystus. Twoja nowa natura to zupełne przeciwieństwo starej. Ona kocha Boga i Jego wolę. Upadki i brak możliwości uwolnienia się od starej natury motywują cię, abyś polegał na Panu Jezusie, kochał Go i poznawał. A to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie, jedynego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Ale też Filipian 3 rozdział 10 werset jest powiedziane, aby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci.
To jest bardzo ważne, aby pamiętać o naszym fundamencie, jakim jest Pan Jezus Chrystus. I aby z tych potyczek z grzeszną naturą wyjść umocnionym i upewnionym zamiast pokonanym i zdezorientowanym, musimy pamiętać, musisz być świadom tego, jak solidny jest Twój duchowy fundament. W momencie, kiedy jesteś dokładnie świadom tkwiącego w Twoim wnętrzu grzechu oraz tego, jak manifestuje swoją obecność na co dzień w pracy i relacjach z innymi, możesz się zacząć zastanawiać, czy rzeczywiście jesteś chrześcijaninem. Dlatego musisz wiedzieć, jaka jest moc fundamentu, na którym opierasz swoje życie i wzrost. I to jest bardzo ważne, żeby też przejść od tego do akceptacji przez łaskę. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy w tym miejscu sobie przypomnieć, jest akceptacja. Bóg akceptuje Cię w Panu Jezusie Chrystusie. I tak jak wszystko inne w Twoim chrześcijańskim życiu, to też jest z łaski, nie z wypracowanych jakichś osiągnięć. To mamy napisane m.in. w Efezjan 1 rozdział. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w, i tutaj jest dużej litery, w umiłowanym. Chodzi o Pana Jezusa oczywiście. Umiłowany Pan Jezus. Czy może być coś bardziej trwałego i pełnego? Bóg akceptuje Cię w Panu Jezusie dokładnie tak, jak akceptuje On własnego Syna. Dzięki Bogu, że nie zależy to od Ciebie. I też jest ważne, żeby umieć umiejscowić sobie w sercu i w głowie różnice albo punkty styczne między pozycją a stanem obecnym. Dopóki myślisz, że Boża akceptacja zależy od obecnego stanu Twojego życia, nigdy nie będziesz do końca pewny swojego zbawienia. Możesz też myśleć, że jesteś szczęśliwy i wszystko idzie dobrze, to Bóg jest z ciebie zadowolony i dlatego cię kocha i akceptuje. Natomiast kiedy przeprowadza cię przez jakąś próbę, upadek, czy pustynię, czy dolinę cienia śmierci, co jest przecież ważną częścią twojego duchowego rozwoju, możesz mieć skłonność do myślenia, że straciłeś zbawienie, że nie zadowoliłeś Boga i dlatego już Cię nie kocha i nie akceptuje, ale zbawienia utracić się nie da. Normalne doliny w życiu chrześcijańskim to jest stan, który nie ma nic wspólnego z utratą zbawienia, bo zbawienia utracić się nie da, zbawienie jest nieutracalne. Prawda jest taka, że Bóg patrzy na zbawionego przez pryzmat ofiary Pana Jezusa. Czyli Bóg patrzy na Ciebie, jeśli uwierzyłeś Pana Jezusa, uwierzyłeś Bogu i Bóg poczytał Ci to za usprawiedliwienie, to Bóg patrzy na Ciebie przez pryzmat ofiary Pana Jezusa i ze względu na Niego Cię akceptuje. Pragnie też, abyś i Ty tak na siebie patrzył. Oczywiście Bóg interesuje się obecnym stanem Twojego życia i ma wobec Niego pewne oczekiwania, ale nie uzależnia od Niego swojej miłości, dlatego można równie twardo i mocno powiedzieć, że Bóg niczego nie oczekuje od grzesznika przed zbawieniem, w trakcie zbawienia i po zbawieniu, ponieważ te oczekiwania to są oczekiwania w łasce, więc one nie powodują tego, że jeśli ich nie spełnisz, to że coś zostanie tutaj zaliczone negatywnie i że mogłoby to mieć wpływ na utratę zbawienia, bo zbawienia utracić się nie da. Musimy pamiętać o tym, że wróg Boży, szatan, został obalony. To szatan często kwestionuje Bożą akceptację. To szatan oskarża Boga o to, że mógłby cofnąć swoją obietnicę zbawienia. To szatan oskarża Ciebie o grzech i mówi, że Bóg nie może przyjąć kogoś takiego jak Ty. W takich przypadkach możesz właśnie polegać na Panu Jezusie. Pan Jezus jest tarczą przeciwko atakom wątpliwości od szatana. I to możemy przeczytać w Kolosjan,
Kolosan 3 rozdział. Umarliście bowiem, a życie wasze jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu. Bóg umieścił każdego wierzącego w Chrystusie. Bóg umieścił cię w Chrystusie. Kiedy Duch Święty buduje w nas Chrystusa, stajemy się coraz bardziej podobni do Pana Jezusa, pokonując szatana i wypierając go. O tym czytamy w 2 Koryntian 3:18. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz z chwały w chwałę, jak to sprawia Pan, który jest Duchem. Oczywiście wynika z tego potrójna akceptacja. Bóg Ojciec, Bóg Syn i Bóg Duch Święty jednomyślnie pracują nad Twoją sprawą, aby wypełnić ich swój odwieczny plan. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas, jak mówi 1 Mojżeszowa 1:26. W świetle tych pokrzepiających prawd nie musisz się więcej bać kłamstw szatana. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? Któż będzie oskarżał, jak mówi Rzymian 8 rozdział 31 werset? Na pewno nie szatan. Z głowy dziecka Bożego nie może spaść nawet włos bez pozwolenia Boga. Szatan jest jedynie instrumentem w Bożych rękach, którym posługuje się, by wypełnić swoją wolę. Nie może szatan uczynić nic ponad to, na co Bóg mu pozwolił. Kiedy przychodzą na nas próby, wiemy, że wszechmocny Bóg, Pan Jezus Chrystus, jest pomiędzy nami a nimi i nie ma żadnej możliwości. I nie są niczym innym jak wypełnianiem Bożych celów miłości. Z tego oczywiście musimy pamiętać, narodzenie na nowo wynika coś, co możemy określić terminem pewność zbawienia. Bo skoro zbawienie jest nieutracalne, to możemy być pewni zbawienia. I wiedza o pewności zbawienia jest mocą. No i ten aspekt jest bardzo ważny. Dlatego następnym aspektem życia opartego na duchowym fundamencie jest pewność zbawienia. Jest to niewzruszone przekonanie, że jest się chrześcijaninem. I to jest na przykład 2 Tymoteusza 1 rozdział. Gdyż wiem, komu zawierzyłem i pewien jestem tego, że on ma moc zachować to, co mi powierzono do owego dnia. Dlatego bardzo szkodliwa jest działalność tak zwanych utracalników, gdyż ci ludzie niszczą dzieło Boże, a kto niszczy dzieło Boże, tego zniszczy Bóg. Dopóki może ktoś mieć, kto jest zbawiony, będzie miał wątpliwości co do zbawienia, dopóty do tego czasu jego doświadczenie chrześcijaństwa będzie kulało. Tak samo jest w rodzinie. Kiedy dziecko słyszy plotkę, że zostało adoptowane, albo że rodzice go wzięli tylko na chwilę pod opiekę, podrzucili go cyganie, albo znaleziono go w kapuście, albo że go rodzice nie kochają, to kiedy dziecko słyszy plotkę, że zostało adoptowane, w jego sercu mogą powstawać wątpliwości co do tego, czy jego mama i tata są jego prawdziwymi rodzicami. W ten sposób traci grunt pod nogami i nie jest do końca szczęśliwe, nie jest do końca pewne swojej pozycji w rodzinie. To może mieć destrukcyjny wpływ na jego rozwój. Jakże pokrzepiająca i uspokajająca jest pewność swojego pochodzenia. Podobnie jest w życiu chrześcijańskim. Niewzruszona pewność co do duchowego pochodzenia opiera się na Słowie Bożym. Twoja nowa pozycja jest niezachwiana, jak odwieczne pismo, na którym się opiera. Twoja duchowa kondycja może się wahać. Czasami się rozwijasz, czasami cofasz, ale pozycja się nie zmienia. I dlatego to ona jest podstawą pewności zbawienia. Zbawienie jest nieutracalne, bo Pismo Święte tak uczy. I dlatego
pozycja moja jako chrześcijanina w rodzinie jest niezachwiana. Twoja też, jeśli uwierzyłeś w Pana Jezusa, jeśli uwierzyłeś Panu i zostało Ci to poczytane ku usprawiedliwieniu. Zawsze miej na uwadze różnicę pomiędzy pozycją a stanem. Dajmy na to, że jest jakiś chłopiec, którego ojciec ma na nazwisko Carloni, a panieńskie nazwisko matki to Valentino. Kiedy znamy rodziców chłopca, możemy na tej podstawie spokojnie stwierdzić, że jest Włochem. Ponieważ znamy pozycję chłopca, którą otrzymał przez narodziny, wiemy, że kiedy dorośnie, będzie Włochem. Taki będzie jego stan i cechy. Jego stan będzie odzwierciedlał pozycję. Urodził się w konkretnej pozycji, której już nie da się zmienić. Mimo że chłopiec rośnie, a więc jego stan się zmienia, w tym wszystkim nie przestaje być Włochem. I duchowe narodzenie to nie jakieś jednorazowe doświadczenie, tylko zmiana pozycji w rodzinie. Może ono mieć i ma wielki wpływ na stan, w jakim się znajdujesz. Pewnie wypełnia cię miłość i radość i pokój. Rezultaty tego, że znalazłeś się w nowej pozycji. Wiele aspektów twojego życia będzie się zmieniać. Całe życie będziesz wzrastał, ale twoja pozycja w rodzinie nigdy się nie zmieni. I to właśnie na pozycji, jaką masz w Chrystusie, opiera się pewność zbawienia. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali Tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Zazwyczaj to właśnie w sprawie pewności zbawienia świeży chrześcijanin popełnia swój pierwszy błąd. To, że zająłeś nową duchową pozycję, na pewno zmieni zupełnie twój stan obecny, a przynajmniej powinno. Wiele ze starych grzechów i przyzwyczajeń znika od razu, przez co stajesz się radosnym i otwartym chrześcijaninem. Twoje życie jest przepełnione pierwszą miłością i entuzjazmem. Jako niemowlę w Chrystusie silnie odczuwasz tę przemianę. Jest ona tak ewidentna i wspaniała, że bardzo łatwo jest ci przenieść punkt oparcia ze swojej pozycji na stan. Czujesz się i działasz tak bardzo jak człowiek zbawiony, że myślisz: popatrz na mnie, posłuchaj mnie. Wiem, że jestem chrześcijaninem. Jesteś pewny zbawienia, dlatego że czujesz się zbawiony. Popatrz jednak, do czego to prowadzi. Pewnego poranku budzisz się i stwierdzasz, że nie wyglądasz na zbawionego, nie brzmisz jak człowiek zbawiony i już nie czujesz się zbawiony. Wszystko idzie źle, aż w końcu odkrywasz, że straciłeś swoją pewność. No i to jest właśnie pożywka dla zwodzicieli, którzy twierdzą, że zbawienie można utracić. I niektórzy prawdziwi wierzący mogą czuć pokusę, aby do nich dołączyć. Możesz też pomyśleć, że skoro jest aż tak źle, to pewnie wcale nie jesteś chrześcijaninem. W każdym razie podejmujesz decyzję, że zrobisz wszystko, aby swoją pewność odzyskać. Następnego dnia bardzo pragniesz wyglądać, czuć się i mówić jak człowiek zbawiony. Ponieważ jednak pokładasz wiarę w sobie, w swoim stanie, jesteś skazany na klęskę, na porażkę. Twoja pozycja wobec Boga nie zmieniła się ani o kropeczkę, ani o jotę. I nigdy się nie zmieni. Zmieniła się tylko twoja pewność. Może właśnie przez takie bądź podobne doświadczenie Bóg nauczy cię, że nowe chrześcijańskie życie i jego pewność powinny mieć źródło i fundament w pozycji, jaką zajmujesz. To wszystko jest z łaski. 2 Tymoteusza 1,9 oddaje to tak. Który, to znaczy Bóg, nas wybawił
i powołał powołaniem świętym, nie na podstawie uczynków naszych, lecz według postanowienia swojego i łaski danej nam w Chrystusie Jezusie przed dawnymi wiekami. Przy osobie narodzonej na nowo także bardzo ważne jest świadectwo ducha. I to jest następna kwestia, która dotyczy pewności zbawienia. Świadectwo Ducha Świętego. Rzymian 8 rozdział mówi: ten to duch świadczy wespół z duchem naszym, że dziećmi bożymi jesteśmy. Wielu ludzi ma tendencję do szukania pewności w sferze uczuć. Jakaś niespokojna dusza mogłaby powiedzieć: jeśli miałabym świadectwo ducha, byłabym szczęśliwa i zaznała spokoju, ale niestety go nie posiadam. Drogi przyjacielu, patrzysz w złą stronę. Jeśli chodzi o świadectwo, jakie składa duch, nie możesz patrzeć wewnątrz siebie i to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. Świadectwo ducha prawdy to nie wewnętrzne odczucie posiadania czystego sumienia. To nie jest kiełbasa, że można to czuć. Kiełbasę dobrze uwędzoną możesz poczuć. Świadectwo ducha prawdy to nie wewnętrzne odczucie posiadania czystego sumienia, tylko inne, niezniszczalne, zapisane na kartach Pisma Świętego. Nie jakieś niejasne, niewytłumaczalne przekonanie, czy głos w sumieniu, czy głos wewnętrzny, ale pisemne świadectwo przedstawione czarno na białym na kartach Pisma. Co to za świadectwo? Oto ono zapisane w Hebrajczyków 8:12. Gdyż łaskawy będę na nieprawości ich, a grzechów ich nie wspomnę więcej. Każdy wierzący ma prawo wiedzieć, że sprawa jego grzechów została załatwiona raz na zawsze. Każdy prawdziwy wierzący nie ma żadnej świadomości grzechów. Kiedy Duch Święty, który jest autorem Biblii, mówi do serca, czyni to za pomocą Słowa Bożego, Pisma Świętego, Biblii. Kiedy człowiek studiuje Biblię pod kątem pozycji człowieka w Panu Jezusie Chrystusie, Duch Chrystusa wlewa do serca głęboką pewność, która wykracza poza sferę uczuć, której nie można zmienić ani jej udoskonalić. Jest kompletna, jest zupełna. I to możemy przeczytać w pierwszym liście Jana, 5 rozdział, 10 werset. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie, a takie jest to świadectwo, że życie wieczne dał nam Bóg, a życie to jest w Synu Jego. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie życie wieczne. Oczywiście z narodzenia na nowo wynika wieczne bezpieczeństwo dziecka Bożego. Zbawienie jest nieutracalne i bezwarunkowe. I to jest bardzo ważny element twojego duchowego fundamentu. Wieczne bezpieczeństwo, z łaski oczywiście. Wieczne bezpieczeństwo jest całkowicie bezwarunkowe. Oparte jest całkowicie na doskonałej ofierze Pana Jezusa Chrystusa i nie jest oparte na żadnych warunkach po Twojej stronie. Z pewnością prędzej czy później napotkasz ludzi, którzy sprzeciwią się prawdzie o wiecznym bezpieczeństwie, o nieutracalności zbawienia, o prawdzie, że kto jest raz zbawiony, jest na zawsze zbawiony. Stwierdzą oni, że aby pozostać zbawionym, trzeba spełniać pewnego rodzaju zobowiązania, uczynki, wierność wobec ich liderów religijnych lub innego rodzaju zabłądzenia. Jednak Bóg wielkiej łaski i wszelkiej łaski, ten Bóg, który zbawia i zabezpiecza, mówi w Rzymian 4:5. Gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego,
wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Jeśli jesteś pewien tego, że jesteś przez Boga akceptowany, a przez to także pewny zbawienia, niewiele zostało do powiedzenia. Wnioski są raczej oczywiste. Jesteś na zawsze bezpieczny w zmartwychwstałym Panu Jezusie Chrystusie, bez żadnych dodatkowych warunków, haczyków, gwiazdek i zabezpieczeń. I to możemy przeczytać potem w Judy 24. A temu, który was może ustrzec od upadku i stawić nieskalanych z weselem przed obliczem swojej chwały, jedynemu Bogu, Zbawicielowi naszemu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, niech będzie chwała, uwielbienie, moc i władza przed wszystkimi, i teraz, i po wszystkie wieki. Amen. Nie o to chodzi, że nigdy nie popadniesz w błąd, że nigdy nie podupadniesz na zdrowiu duchowym, ale że nie możesz spaść ze swojej zabezpieczonej na całą wieczność pozycji. Możesz wywrócić się na pokładzie statku, ale nigdy nie wypadniesz za burtę. I to bezpieczeństwo jest przez suwerenność. Bezpieczeństwo jest przez suwerenność Bożą. Wieczne bezpieczeństwo opiera się na fakcie, że Ojciec jest suwerennym Bogiem Wszechświata. To On cię wybrał, to On uczynił cię swoim dzieckiem. I czytamy o tym w Efezjan 1 rozdział. W Nim, czyli w Chrystusie, bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej. Efezjan 1, rozdział 4-5. Wiesz już, że Ojciec akceptuje cię w swoim Synu i że przeprowadza swój odwieczny plan odnośnie twojego życia, co widzimy w Efezjan 1:6. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. Którym też przypadło nam w udziale stać się Jego cząstką, nam przeznaczonym do tego od początku, według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Oczywiście to wieczne, nieutracalne zbawienie, wieczne bezpieczeństwo jest przez sprawiedliwość Bożą. Patrząc na rażącą niesprawiedliwość, jaka panuje na świecie, możemy być pewni, że pocieszy cię fakt, że twoje bezpieczeństwo polega tylko i wyłącznie na sprawiedliwości Bożej. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, który wierzy w Jezusa. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przyprowadzić do Boga. Zapłaty dwukrotnej Bóg nie zażąda. Najpierw z krwawiącej ręki tego, któremu zaufałem, a potem jeszcze z mojej. Bezpieczeństwo jest też przez miłość Bożą. Miłość Boża jest kolejnym faktem potwierdzającym wieczne bezpieczeństwo każdego, nawet najsłabszego dziecka Bożego. Bóg kocha cię tak, jak kocha syna, bo w nim ty także stajesz się jego synem. Nic nie może oddzielić Pana Jezusa od Ojca i jeśli jesteś w Nim, także i Ciebie. I o tym czytamy między innymi w Rzymian 8 rozdział. Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód,
czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz, albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebiańskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oczywiście to bezpieczeństwo wieczne opiera się także na mocy Bożej. Jesteśmy spadkobiercami Boga jako zbawieni, jako zbawione dzieci Boże i nasze dziedzictwo czeka, podczas gdy jesteśmy wychowywani mocą Bożą. I to możemy przeczytać między innymi w pierwszym liście Piotra, pierwszy rozdział. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej. Przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu, jakie zachowane jest w niebie dla was, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie, przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. I to bezpieczeństwo też jest naszym bezpieczeństwem dzięki obietnicom Bożym. Bezpieczeństwo przez obietnice Boże jest faktem. Jeśli te przytłaczające dowody potwierdzające doktrynę wiecznego bezpieczeństwa wydają się komuś niewystarczające, no to już chyba, jeśli Słowo Boże go nie przekonuje, to już mamy przypadek niemal beznadziejny. Należy takiej osobie jako ostatnią deskę ratunku zwrócić uwagę na bezpośrednie obietnice zapisane w Słowie Bożym, których można się uchwycić. I ja tutaj w tym cyklu omawiam wiele z nich, dlatego tylko przypatrzymy się dwóm z nich. Pan Jezus daje podwójną obietnicę. Po pierwsze, wszystko, co mi daje Ojciec, przyjdzie do mnie, a tego, który do mnie przychodzi, nie wyrzucę precz. Jeśli przyszedłeś do Niego jako do Zbawiciela, a On cię nie odrzucił, przyjął miłości, zrobił dokładnie tak, jak obiecał, Pan nigdy nie odrzuci tego, który do Niego przyjdzie. I zostanie zbawiony z Jego wspaniałej łaski, tak jak to się stało z Tobą, jeśli przyszedłeś do Niego. Jeśli Pan Jezus Chrystus Cię zna, to zna Cię na wieki. Kiedy szatan próbuje wykorzystać to, że jeszcze jesteśmy słabi, jesteś słaby i niedojrzały, kiedy mówi, że Bóg odrzucił Cię z powodu grzesznego stanu, w jakim się znajdujesz, wtedy właśnie obietnica Ojca pokazuje światło Tobie. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę, mówi Hebrajczyków, 13 rozdział, 5 werset. To powiedział Bóg i każdy, kto jest zbawiony, powinien w to wierzyć. Ja w to wierzę. Nie mogę wątpić w Jego obietnicę. Nie porzucę Cię, ani Cię nie opuszczę. I teraz myślę, że możemy dojść do podsumowania już tego. A, już są 2 godziny 20 minut, to tym bardziej musimy podchodzić już do lądowania. Na sam koniec chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na taką myśl. I to są słowa pewnego uczonego męża, dlatego muszę sięgnąć do notatek. Są to słowa wypowiedziane przez doktora L.S., nie wiem jak to się czyta, Hafer, pisze się przez CH. On jest założycielem seminarium teologicznego w Dallas.
I to jest taki cytat z jego książki pod tytułem Zbawienie. Czy byłoby możliwe, aby Bóg, ukochawszy człowieka tak mocno, że oddał za niego swojego syna na śmierć, ukochawszy go tak bardzo, że prosząc i przyciągając go w łasce do siebie, doprowadził go do usynowienia i stworzył na nowo poprzez udzielenie mu swojej niebiańskiej natury, czy możliwe jest, aby przestał się interesować człowiekiem, któremu podarował to wszystko? Odpowiedź na to pytanie jest oczywiście negatywna. Nie jest. Nie jest to możliwe. I mam nadzieję, że na fundamencie Bożej akceptacji, pewności zbawienia i wiecznego bezpieczeństwa pośród wymagań i uniesień chrześcijańskiego życia będziesz wzrastał raczej w łasce i w poznaniu Pana Twojego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, jak mówi 2 Piotra w 3 rozdziale. Wzrastajcie raczej w łasce i w poznaniu Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. I Jemu niech będzie chwała teraz i po wieczne czasy. Dlatego jest to bardzo ważne, żebyśmy rozumieli, że zbawienie jest nieutracalne, bo jest z łaski Bożej. I to jest bardzo ważne, żeby wiedzieć, czy jesteś narodzony na nowo, bo zbawienie jest z łaski niezależnie od uczynków. Gdy uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to będziesz narodzony na nowo, tak jak to zostało dzisiaj wyjaśnione. Jest to najważniejsze pytanie, czy jesteś narodzony na nowo. I to jest jedno z najważniejszych pytań, jakie powinien sobie postawić każdy człowiek. Pan Jezus Chrystus powiedział, jeśli się ktoś nie narodzi na nowo, nie może widzieć Królestwa Bożego. Nie wystarczy na to pytanie odpowiedzieć, należę do Kościoła i jestem chrześcijaninem. Po tysiącach chrześcijan z nazwy, nominalnych chrześcijan, nie widać żadnych oznak tego, że są narodzeni na nowo. Prawdziwe oznaki narodzenia na nowo opisuje nam Pismo Święte. Wiele z nich jest wymienionych w pierwszym liście Jana. Przede wszystkim apostoł Jan pisze, że każdy, który się narodził z Boga, grzechu nie czyni. To jest w pierwszym liście Jana, 3 rozdział. Każdy, kto się z Boga narodził, nie grzeszy. 1 Jana, 5 rozdział. Osoba, która narodziła się na nowo, albo inaczej osoba uratowana, zbawiona przed należną jej karą piekła wiecznego, nie grzeszy. Taka osoba nigdy więcej nie grzeszy w swym sercu, nigdy nie grzeszy w myślach, nigdy nie planuje popełnić grzechu i nigdy nie zamierza zgrzeszyć. W życiu takiej osoby przed narodzeniem na nowo był prawdopodobnie okres, w którym nie myślała o tym, czy jej działania są grzeszne, czy nie. I nie zawsze odczuwała zasmucenie z powodu popełnionego zła. Przed narodzeniem na nowo nie było żadnej sprzeczki między takim człowiekiem a grzechem, ponieważ człowiek taki był przyjacielem grzechu. Ale prawdziwy chrześcijanin nienawidzi grzechu, ucieka od niego, walczy przeciwko grzechowi, spostrzega wielkie szkody i spustoszenia, jakie grzech czyni. Prawdziwy chrześcijanin odczuwa wielkie obciążenie wynikające z obecności grzechu. Smuci się, gdy pod wpływem grzechu upadnie i tęskni za tym, aby być całkowicie uwolnionym od jego obecności. Grzech nigdy więcej nie podoba się człowiekowi narodzonemu na nowo. Nigdy też nie jest przez prawdziwego chrześcijanina tolerowany w żadnej formie, choćby najbardziej rozcieńczonej, rozwodnionej i złagodzonej. Dla prawdziwego chrześcijanina grzech jest okropną rzeczą, którą można tylko i wyłącznie nienawidzić. Równocześnie chrześcijanin wie, że nie może w obecności grzechu usunąć z siebie. Jeśli ktoś mówi, że nie ma grzechu, to wtedy kłamie. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma, mówi pierwszy list Jana, 8, werset 1 rozdziału. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Ale prawdziwie narodzony na nowo człowiek może powiedzieć, że nienawidzi grzechu,
i że wielkim pragnieniem jego duszy jest nie popełniać grzechu wcale. On nie może ochronić swego umysłu przed dostępem złych myśli, przed zanikami pamięci, pomyłkami i potknięciami w mowie lub czynach. Prawdziwy chrześcijanin wie, że wszyscy w wielu rzeczach upadamy, jak mówi Jakuba 3:2. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Biblia Brzeska mówi, albowiem w wielu rzeczach upadamy wszyscy. Jeśli kto w mowie nie upada, ten jest mąż doskonały, który też może powściągać wszystkiego ciała. Biblia Gdańska, albowiem w wielu upadamy wszyscy. Jeśli kto nie upada w słowie, ten jest doskonałym mężem, który też może na wodzy trzymać i wszystko ciało. Przekład Bolesława Goetze, albowiem my wszyscy upadamy w wielu rzeczach. Jeśli ktoś w mowie nie upada, ten jest mężem doskonałym, który całe ciało może trzymać na wodzy. Dopuszczamy się bowiem wszyscy wielu uchybień. Jeśli kto w mowie nie uchybia, ten jest mężem doskonałym, który i całe ciało może utrzymać na wodzy. Ale może on także szczerze w obecności Bożej powiedzieć, że te rzeczy powodują u niego rozpacz i smutek i że jego całe ja nie chce czynić zła, czyli że cała jego natura nie jest zadowolona z jego upadków. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Człowiek narodzony na nowo wierzy w Chrystusa. I to jest bardzo ważne. Po drugie, apostoł Jan pisze, każdy, kto wierzy, że Jezus jest Chrystusem, z Boga się narodził. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 1 werset. Człowiek, który narodził się na nowo albo inaczej, człowiek uratowany, zbawiony przed należną mu karą piekła wiecznego, wierzy, że Pan Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, który jedynie ma moc pojednać jego duszę z Bogiem. Człowiek narodzony na nowo wierzy, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który objawił się w ciele, jak uczy 1 Tymoteusza 3,16 i 1 Jana 5,20. Wierzy, że Jezus jest wiecznym Synem Bożym. Wierzy, że Jezus, będąc Bożą osobą, został wyznaczony przez Boga Ojca w tym celu, aby uratować wierzących weń ludzi przed należną im karą piekła wiecznego. Prawdziwy chrześcijanin wierzy, że poza Chrystusem nie ma żadnego innego Zbawiciela. Osoba narodzona na nowo widzi siebie jako nic niewartego grzesznika, zasługującego jedynie na słuszny, wieczny gniew Boży. Wie, że gdyby nie Chrystus, to całą wieczność musiałaby spędzać w jeziorze ognia i siarki, gdzie słusznie i sprawiedliwie byłaby dręczona dniem i nocą na wieki wieków, bez wytchnienia, nawet na najmniejszą chwilę. Wieczne i nieskończone bolesne tortury w piekle należą się każdemu człowiekowi, który popełnił choć jeden, obojętnie jaki grzech. A osoba narodzona na nowo wie, że jej całe życie na ziemi było nieustannym grzeszeniem. Dlatego człowiek narodzony na nowo ma całe swe upodobanie tylko w Chrystusie i ufa tylko Jemu. Osoba narodzona na nowo, osoba narodzona z Boga, wierzy, że przez Chrystusa wszystkie jej grzechy zostały zgładzone. Osoba taka wierzy, że ponieważ Chrystus, Jezus, umarł za jej grzechy na drzewie krzyża i zmartwychwstał, i ponieważ ta śmierć jest wystarczającą ofiarą przebłagalną za jej grzechy, to teraz jest w Bożych oczach postrzegana jako osoba sprawiedliwa, a więc taka, jak gdyby nigdy nie zgrzeszyła, ani razu. Prawdziwie narodzona na nowo osoba może teraz patrzeć w przyszłość, nawet poza swą biologiczną śmierć, bez najmniejszej bojaźni, wiedząc, że nie stanie przed sądem, ale że już przeszła ze śmierci do życia. Jak uczy Ewangelia Jana 5 rozdział 24 werset i 1 list Jana 4:18.
To prawda, że czasami takie osoby miewają obawy i chwilowy brak pokoju. Zdarzy się, że z jakichś powodów osoba prawdziwie narodzona na nowo powie ci, iż czuje, że ma słabą wiarę. Ale wystarczy spytać taką osobę, czy chce ufać czemuś innemu niż Biblii lub komuś innemu niż Chrystus, a wtedy usłyszy się na pewno tylko jeden rodzaj odpowiedzi. Można też zapytać taką osobę, czy opiera swą nadzieję na zbawienie na swoich uczynkach, swoich modlitwach, swojej pracy lub swoim kościele, a wtedy także da się usłyszeć od prawdziwie narodzonego na nowo człowieka tylko jeden rodzaj odpowiedzi. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Osoba narodzona na nowo jest sprawiedliwa w swych działaniach. To jest kolejna ważna rzecz, po której możesz poznać, czy jesteś narodzony na nowo. I apostoł Jan pisze, że każdy, który czyni sprawiedliwość, z niego jest narodzony. Pierwszy list Jana, 2 rozdział, 29 werset. Człowiek, który jest narodzony z Boga, czyli osoba uratowana, zbawiona przed należnymi jej wiecznymi torturami i potępieniem w piekle ognistym, jest człowiekiem świętym. Taka osoba ma upodobanie w tym, aby żyć według Bożej woli. Osoba taka miłuje działać tylko w sposób taki, który jest przyjemny Bogu i za wszelką cenę unika nawet cienia rzeczy, które Bóg ma w nienawiści. Człowiek narodzony na nowo pragnie cały czas, nieprzerwanie, patrzeć na Chrystusa. Po pierwsze, jako przykład do postępowania, a po drugie, jako na swojego Chrystusa, na swojego Zbawiciela, a po trzecie, po to, aby być przyjacielem Chrystusa poprzez spełnianie Jego świętych przykazań i wykonywać cokolwiek On będzie chciał. Osoba narodzona na nowo wie o sobie, że nie jest doskonała. Wielokrotnie i boleśnie doświadczyła mieszkającego w niej zepsucia, mieszkającego w niej grzechu. I wie, że nie mieszka w niej, to jest w ciele jej żadne dobro, ale tylko zło. Osoba narodzona na nowo, osoba narodzona z Boga zauważa w samej sobie grzech, który mieszka w niej i który nieustannie walczy przeciwko łasce i próbuje sprowadzić taką osobę jak najdalej od Boga. Ale prawdziwie narodzona na nowo osoba nigdy nie zgodzi się na to, mimo że nie może się uchronić przed obecnością grzechu mieszkającego w jej ciele. I chociaż narodzona na nowo osoba może się czasem czuć tak podle, że stawia sobie pytania, czy tak naprawdę jest chrześcijaninem, to zawsze będzie gotowa powiedzieć słowa podobne do tych, jakie powiedział Jan Newton. Nie jestem tym, czym powinienem być. Nie jestem tym, czym chciałbym być. Nie jestem tym, czym mam nadzieję być w niebie. Ale mimo to nie jestem tym, czym byłem. I dzięki łasce Bożej jestem tym, czym jestem. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Kolejna rzecz, którą też się z listów Jana dowiadujemy, to jest to, że człowiek narodzony na nowo miłuje innych chrześcijan. Apostoł Jan pisze słowa takie: my wiemy, że przeszliśmy ze śmierci do życia, dlatego że miłujemy braci. Kto nie miłuje, pozostaje w śmierci. Osoba, którą Bóg Ojciec zrodził, czyli człowiek ocalony, zbawiony przed należnym jej wiecznym potępieniem, wiecznymi mękami i sądem w jeziorze ognia, ma specjalną, gorącą i życzliwą miłość do wszystkich prawdziwych uczniów Chrystusa. Podobnie jak jej Ojciec w niebie, osoba narodzona na nowo gorąco miłuje wszystkich ludzi wielką, niezachwianą i stałą miłością. Ale także osoba taka posiada szczególną, wyjątkowo gorącą miłość do tych, którzy dzielą z nią wiarę w Chrystusa. Podobnie jak jej Pan i Zbawiciel, osoba taka miłuje najgorszych bluźnierców i najgorszych grzeszników, darząc ich największą sympatią, życzliwością i uprzejmością. Miłując najpodlejszych przedstawicieli wrogów Chrystusa i Jego Królestwa, może szczerze troszczyć się o ich niedostatki i płakać nad ich niedolą.
ale osoba prawdziwie narodzona z Boga, mająca Jego życie, posiada o wiele większą miłość dla tych, którzy są wierzącymi w Chrystusa. Ta miłość do braci i sióstr w Chrystusie jest tak wielka, że przebywanie przy jakimkolwiek, choćby nawet najbardziej niesfornym członku ciała Chrystusowego u osoby narodzonej na nowo powoduje ogromną radość, tak wielką, że nie da się jej ukryć. Nie jest możliwe, aby osoba prawdziwie wierząca w Chrystusa mogła gniewać się na swego brata. Nie jest też możliwe, aby prawdziwie narodzony z Boga miał skrzywione lub zasępione oblicze w obecności któregoś z jego dzieci. To jest po prostu niemożliwe. Największa miłość do tych, którzy nie należą do Chrystusa w porównaniu z tym uczuciem, jakim osoba zbawiona darzy najtrudniejszego nawet do miłowania chrześcijanina, wygląda jak oschła oziębłość, mimo że jest gorącą i życzliwą miłością. Osoba prawdziwie narodzona na nowo nigdzie indziej nie czuje się tak dobrze, jak tylko pośród prawdziwych dzieci Bożych. Wśród niewierzących członków swojej cielesnej rodziny czuje się jak wśród całkiem obcych ludzi, wiedząc, że prawdziwą jej rodziną są tylko ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wykonują je. Osoba narodzona na nowo czuje, że wszyscy prawdziwi chrześcijanie są członkami tej samej rodziny. Rozumie i czuje, że wszyscy oni razem z nią są żołnierzami jednej armii, walczącymi przeciwko wspólnemu wrogowi. Natomiast najbliższych członków swojej cielesnej rodziny, którzy nie wierzą w Chrystusa, mimo że ich bardzo miłuje, widzi jako wrogów Królestwa Bożego, którzy cały czas służą szatanowi. Wszyscy prawdziwi chrześcijanie są przez osobę wierzącą Chrystusowi postrzegani jako współpodróżni wędrujący tą samą drogą. Osoba taka rozumie ich, a oni rozumieją ją. Inni wierzący mogą od niej różnić się na bardzo wiele sposobów: kulturą, wychowaniem, pozycją, sposobem bycia, wykształceniem, umiejętnością wysławiania się, chodem, metodami działania, ale to nie ma najmniejszego znaczenia. Prawdziwi chrześcijanie są synami i córkami Ojca, tej narodzonej z Boga osoby. I taka osoba nie potrafi ich nie miłować. Każdy narodzony na nowo człowiek miłuje każdego członka jak człowieka, jak siebie samego. Miłuje każdego członka ludzkiej rodziny jak siebie samego. A każdego chrześcijanina więcej niż swoje własne życie. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Kolejna rzecz, której się uczyć możemy od Jana, to to, że osoba narodzona na nowo zwycięża świat. Wiemy to z tego, że apostoł Jan pisze, że wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat, a zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Człowiek, który narodził się na nowo, albo inaczej człowiek uratowany, zbawiony przed należną mu karą piekła wiecznego, nigdy nie kieruje się żadnymi światowymi opiniami czy modami. Zawsze kieruje się tylko i wyłącznie Biblią Świętą, Słowem Bożym, aby stwierdzić, czy coś jest dobre, czy złe. Zawsze tylko w Biblii Świętej szuka odpowiedzi na pytania dotyczące każdego szczegółu swego życia, a wszelkie światowe opinie traktuje tak, jak powinno traktować się baśnie. Człowiekowi narodzonemu na nowo nawet przez myśl nie przychodzi, aby podążać za światowymi rozwiązaniami, pomysłami czy zwyczajami. Styl działania, ubierania i mówienia, aktualnie modny wśród ludzi, nigdy nie ma w wierzącym żadnego odzwierciedlenia. To, co myślą inni ludzie albo to, co mówią, w ogóle go nie obchodzi. On przezwyciężył miłość świata. Nie znajduje żadnej radości czy przyjemności w tym, co cieszy większość ludzi. Dla narodzonego na nowo prawdziwego chrześcijanina zwyczaje świata wydają się głupie i niewarte jego zainteresowania, ponieważ wie, że ma życie wieczne, a świat przemija. Osoba narodzona na nowo miłuje Bożą chwałę i cześć bardziej niż ludzką cześć. O wiele bardziej obawia się utracić Boga niż utracić ludzi. Dla osoby narodzonej na nowo jest całkowicie obojętne, czy jest wychwalana, czy też jest oczerniana przez ludzi. Taką osobę interesuje tylko i wyłącznie to, czy podoba się Bogu.
Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy jesteś narodzony na nowo? Jeszcze możemy się od Jana nauczyć, że człowiek narodzony na nowo zachowuje siebie w czystości. Prawdziwą religią przed Bogiem i Ojcem jest to nieść pomoc sierotom i wdowom i zachowywać siebie nieskalanym przez świat, mówi Jakub. I apostoł Jan pisze, że kto się narodził z Boga, zachowuje siebie i zły nie dotyka się go. Człowiek, który narodził się z Boga, czyli osoba ocalona, zbawiona przed należnymi jej wiecznymi mękami i potępieniem w jeziorze ognistym, bardzo ostrożnie postępuje w sprawach dotyczących jego duszy. Taki człowiek nie tylko zwalcza grzech, ale także zwalcza wszystko, co może prowadzić do grzechu. Osoba narodzona na nowo bardzo ostrożnie bada osoby, z którymi ma styczność, wiedząc, że złe kontakty psują i zanieczyszczają serce i sumienie, i że zło bardziej przenika niż dobro, tak jak choroba jest bardziej zaraźliwa od zdrowia. Osoba narodzona z Boga bardzo ostrożnie podchodzi do wykorzystywania swego czasu, troszcząc się o to, aby spożytkować go jak najbardziej pożytecznie, chcąc naśladować Chrystusa poprzez głoszenie niewierzącym Słowa Bożego i w każdym innym aspekcie życia. Prawdziwy chrześcijanin pragnie żyć tak jak żołnierz w kraju wroga, cały czas nosząc swoje uzbrojenie w gotowości, będąc cały czas gotowym na atak z każdej strony, pozyskując serca mieszkańców tego wrogiego kraju dla swego Pana, wiedząc, że dopóki nie są oni po stronie Chrystusa, są przeciwko Niemu i Jego ludziom. Prawdziwy chrześcijanin pragnie być cały czas blisko z Pana Jezusa. Pragnie też cały czas być bardzo sumiennym, czujnym, gorliwym, aktywnym w służbie głoszenia Ewangelii, łagodnym, szczerym, skromnym i oddanym modlitwie człowiekiem. Jak to nauczanie apostolskie ma się do ciebie? Czy widzisz, że jesteś narodzony na nowo? Sprawdź siebie. To jest bardzo ważne, bo nieutracalne zbawienie, raz na zawsze zbawiony, raz zbawiony na zawsze zbawiony, jest powiązane właśnie z tym faktem, czy jesteś narodzony na nowo. To jest sześć najważniejszych cech charakterystycznych narodzonego na nowo prawdziwego chrześcijanina. Istnieje wielka różnica między głębią i wyrazistością tych cech u różnych ludzi. U wielu są one lekko widoczne i trudne do uchwycenia. Dlatego mówię, sprawdź siebie sam. U innych są one tak mocno widoczne, że trudno je pomylić z czymś innym. Tak, że każdy je bez najmniejszego trudu rozpozna. Niektóre z tych cech są bardziej widoczne niż inne. U każdego poszczególnego zbawionego człowieka niezmiernie rzadko wszystkie one są równo rozłożone u jakiejś pojedynczej osoby. Ale wszystkie rozważone przed chwilą przeze mnie cechy wymienione przez apostoła Jana są wyraźnymi cechami osoby narodzonej z Boga. Jaki wniosek powinieneś wyciągnąć z tych pouczeń Słowa Bożego? Możesz dojść tylko do jednego prostego i na pewno poprawnego wniosku. Tylko ci, którzy są rzeczywiście narodzeni na nowo, mają wszystkie sześć cech. Oraz wszyscy, którzy nie mają wszystkich tych cech, nie są narodzeni na nowo. To jest ten wniosek, do którego chciał doprowadzić czytelnika swego pierwszego listu, apostoł Jan. Czy masz wszystkie te cechy? Czy jesteś narodzony na nowo? Bo zbawienie z łaski jest nieutracalne, jest zasada raz zbawiony, na zawsze zbawiony, czego się dowiedzieliśmy ze Słowa Bożego. Była to 30. część serii, czy Bóg zachowa swoich. Bóg zachowa swoich. Narodzenie na nowo gwarancją tego, że zbawienie jest nieutracalne. Dziękuję Państwu za uwagę. Jeśli Bóg pozwoli, zapraszam do obejrzenia wszystkich wcześniejszych części i do obejrzenia części 31, którą mam nadzieję, że uda się również przygotować, chyba że Pan Jezus wcześniej przyjdzie i weźmie mnie do siebie, abym gdzie On jest i ja był, bo czekam na przyjście Syna Bożego z niebios i to przyjście może być już dziś. I zachęcam każdego, kto wierzy w Pana Jezusa, aby oczekiwał Pana Jezusa
Syna Bożego z niebios. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Bogiem. Jeśli nie masz Nowego Testamentu, możesz do mnie napisać 739-089-088. Chętnie podzielę się, jeśli będę miał wolny egzemplarz. Możesz też wysłać e-maila czytaj.biblie@onet.pl. Jeśli masz pytania, SMS-uj, pisz, czekam na Twoje pytania i jeśli będę miał na nie odpowiedzieć, chętnie na nie odpowiem. Z Bogiem. To przez śmierć swą sprawiłeś cud, kupiłeś grunt dla Boga lud. Niech Jezu brzmi dziś wiecznej chwały pieśń, boś godzien Ty, godzien jesteś Ty. Tyś Jezus sam, przez miłość Twoją.